Cześć. Z tej strony Iwana. I Adam. Czyli. Pełna para. I o. sezon na kaczki. Tak, sezon na kaczki. Pierwszy odcinek sezonu na kaczki. Po dość długiej przerwie. Po dwumiesięcznej chyba. Miał być sezon na kaczki w czerwcu. Się przeciągnął. No ale. były wakacje. Miał być sezon na kaczki, a wyszedł sezon ogórkowy nam. <laughs> Trochę na blogu. Były wakacje. Posłucha, była wakacje. Wakacje, lato robota. Jakie Szanujmy wakacje, było no, ciepło lato. i... Iwona, ty masz lat, kaj tam wakacje? Ale mentalnie... Ale Trochę... da, nadal w przedszkole. Nadal... nadal jestem w liceum. To lepiej niż geriatria. No, no. 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 Tak, dobrze, Dokładnie. dobrze. Bądźmy młodzi duchem, polujemy na wyimaginowane kaczki. Wcale nie siedzieliśmy przez dwa miesiące wariatkowy. Nie, nie, nie. Nikt nas nie zamknął. I również nie zostaliśmy również zamknięci za urządzenie legalnych polowań. Chodzi tutaj oczywiście o Lucky Duck Games, prawda? Tak. Nie o prawdziwe kaczki. Jesteśmy przeciwnikami polowań, absolutnie. Żadnego odszczału kacz... Kaczuszek. Chodzi nam tylko o strzelanie do dobrych, a czasami nie do końca dobrych gier. Tak, Żeby ustrzelić nie, okazję, ustrzelić fajną rozgrywkę. I tylko o to chodzi w sezonie na kaczki. Ja tutaj się asekuruję, bo wiadomo, wiesz, dzisiaj nie wiadomo, nie wiadomo co. Naraz. Trzeba być bardzo Trzeba być ostrożny, bo jak mi pod blokiem pikietę zrobi jakiś tam Kaczor. związek o... Iwona. Ten podcast jest apolityczny, jest proszę. Żadnych takich kaczek. Tu nie chodzi o taki sezon, kaczki. Nie. Ja nie chcę być więźniem politycznym Iwona. Nie w nie, 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 nie tędy nie, droga. Nie tędy droga. Ale tak mi się po prostu skojarzyło. Zostaw, no, ja wiem, że to się w tym kraju kojarzy tylko z jednym, ale i nam, z dala, z dala, bo nam tego nikt nie udostępni, wszyscy to zbanują i znowu będziemy tym czwartoligowym podcastem, co nie nagrywa przez dwa miesiące i nikt tego nawet nie zauważy. Dobrze, czy to jest ten moment, kiedy to kasujesz i nagrywamy od początku, czy nie? Nie, to jest ten moment, kiedy mam to już gdzieś. Okej. Okay. Jesteśmy już na tym etapie rozwoju podcastu, że słuchają nas już tylko ci, którzy się do tego przyzwyczaili. Więc, i nawet niektórzy na to czekają. Więc mm -hmm. wiesz. Mam już oddanych niektórzy fanów. To słuchają, jest, to, ale się nie przyznają. Dokładnie. N nasi fani to są tak jak fani filmów tromy, nie? Takie undergroundowe horrory, tak, jest... kręcone za mm -hmm. 50 złotych, nie? Tak. Przyjeżdża później te 30 osób, które je ogląda. Zlot fanów pełny paweł. To, jest, pełnej to par, jest podcast niszowy. Tak, to jest bardzo niszowy podcast. Ale gry, nie się. Ale gry które będziemy omawiać, wcale nie są takie niszowe. Bo Lucky Games zaczyna, no, powiedziałbym, tak z grubej rury podbijać, Rynek, a pozostając w temacie y, naszego sezonu to bym powiedział, że nawet z dwóch rury, mm. <laughs> więc no tak, Laki da Games Polska, dodajmy Polska, bo Lucky da Games już wcześniej szalało na rynku, ale nie polskim, wydawali gry, ale nie po polsku, a teraz proszę bardzo, mamy oddział polski, który wydaje... No całkiem zróżnicowanej i ciekawe gry i postanowiliśmy sobie, że zrobimy taki cykl, trzy odcinkowy cykl, w którym omówimy taki przekrój całego portfolio tego wydawnictwa, bo w sumie nie omawialiśmy od nich prawie żadnej gry wcześniej, oprócz jednej, czyli recenzji Dice Stron, jeśli dobrze pamiętam to chyba tylko ta gra była z Raki Games u nas e, tak na, 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 na szerokim stole, czyli na, 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 jako temat główny mm, odcinka. Więc postanowiliśmy to nadrobić i zrobić właśnie taki cykl poświęcony wydawnictwu i może nie do końca pierwszy taki cykl i ostatni, bo będą kolejne. Myślę, jak nam to pyknie, jak się nam to będzie podobało, prawda? Tak. I pierwszy odcinek chcemy poświęcić jakim grom, na łatwiznę troszkę idąc, takim niezatrudnym, <grych> takim trzeba No Trzeba tematycznym. się powoli rozkręcać. No, dokładnie nie można po... od razu z grubej rury. No, no nie po dwóch miesiącach, to, to nie, wiem, bez rozgrzewki się nie da. Mateo by ci powiedział, Iwona, że jak tak po dwóch miesiącach przerwy na siłownię, to nie, to nie, nie wyciskasz od razu tam no, ciężkich kilogramów. No więc tutaj zgodnie z zasadami zgodnie tego z zdrowego kolegi. wychowania tak, i absolutnie nie będziemy od razu wyciskać na klatę, nie wiadomo ile, chociaż te moje noszenie pudełskich startera to troszkę o to zakrawa, więc tutaj mój, mój lekarz by mógł mieć obiekcję co do tego. Ale że tak powiem, zdężając z powrotem do tematu, stwierdziliśmy, że po prostu na pierwszy ogień weźmiemy gry prostsze, gry detektywistyczne, gry tematyczne, gry o których można więcej pogadać, a których nie trzeba jakoś mocno tłumaczyć, bo nie chcemy Was na dzień dobry przytłoczyć yy, Waszym ulubionym działem, czyli opisem zasad. To jest najgorszy w ogóle dział. To jest dział do wykreślenia. I ona, proszę cię. To, to nie ty miałaś kryzys nagrywania podcastów te dwa miesiące, więc nie zniechęcaj mnie jeszcze bardziej. Dobrze. Bo to się źle skończy. To się da. Te, ja, ja cię ostrzegam. No to się źle skończy, kiedy ja to będę musiała robić. O, to, i to się dla was też źle skończy, więc proszę tutaj Iwonę mi ustawić do pionu. E, opis zasad musi być, chociaż drobny, dlatego wybraliśmy trzy gry e, detektywistyczne, które później e, w kolejnym odcinku zostaną e, jakby zastąpione trzema grami z portfolio lachi Duck Games, najlepszymi do grania w duecie, czyli będzie temat najlepiej w duecie, a trzeci odcinek zamykający, może zamykający, bo nie wiemy, czy topka się do niego zmieści, to będzie solo też wesoło, czyli trzy gry, które są fajne do grania Solo, i to będzie odcinek, yy, 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 będziesz i gospodarzyć jako tak? dawny, jako dawny fan takich łamikówkowo solowych gier, więc to ty będziesz tam grała pierwsze skrzypce. Proszę, no nie wiedziałam, że tak. No brak. proszę, mnie do mnie rola smotka, bardzo do. Dziękuję, to się Wyróżnienie dowiaduje. tutaj, no widzisz nagrody, złote, złote pełne pary. Zostałeś w kategorii złote kalendarze. Brawo, Iwona, brawo, brawo, dziękuję brawo. Brawie, za Wszyscy czekają, teraz już jest, jest, presja, jest presja, jest presja, Iwona. Jest presja, no już mi się zrobiło ciepło. No to dobrze, bo mówię, że ci jest zimno i siedzisz pod kocem w trzech polarkach. Tak, w sierpniu. W sierpniu. No. Jaki sierpień? Dzisiaj jest 1 września, Iwona. No, no faktycznie. No, więc wiesz. Ale fatal. Trzeba ten, wszystkiego dobrego dla dla, dla tych, no, dla pierwszaków i minuta ciszy z okazji do no, więc nie, nie, Iwona, sierpień, tak zleciało właśnie, tak zleciało, a ludzie się pytali, a gdzie jest odcinek? Znaczy, lu przez ludzi mam na myśli dwie osoby, mm. więc, wiesz jak jest, to tam. To już jest To już jest, to, więcej niż jedno zwierzę, to już jest Iwona, a my lamy. Dobrze, bo się robi to już Karol Strasburger, wersja dla ubogich. Dobrze brzegu. Zamkniemy ten cykl topką. Topką, bo się nam miało, miało być 6 gier, 4 recenzji, a wysz, wyszło z tego 11 gier ogranych z Laki Duck'a i, i troszkę więcej materiału, więc stwierdziliśmy, że skoro już tako, ta, taką mamy próbę, to można to ułożyć też w topkę. Więc ten cykl zamkniemy również naszą topką. Top 10 ulubionych gier Lucky Duck Games. Taki jest plan. Jak widzicie, ten plan może się jeszcze zmienić, bo lecimy już chyba. Z, myślę, że jest 7 minuta, a treści jest niewiele, więc idzie dobrze. Idzie dobrze i mam nadzieję, że, że ta nocka waretowa się skończy przed kolacją. Dlatego e, teraz słowami Windziarza, do brzegu, do brzegu, kroniki zbrodni. Mhm. Tak, Myślę, dobrze. że zaczniemy od kronik tak. zbrodni. Piękny wstęp, mam nadzieję, że, że na to czekaliście przez te dwa miesiące, jesteście nasyceni i możemy już się brać za rzeczy, które mają jakikolwiek sens. Iwona, kroniki zbrodni. My już graliśmy. Kroniki graliśmy zbrodni, już prawda? Kroniki Dawno temu. Zbrodni. Zgadza się. Ale chcieliśmy przetestować nowe scenariusze. Serii Millennium, tej nowej mhm. serii, która była na Kickstarterze, ale potem poszła też do sklepów. I wyszła też właśnie po polsku dzięki Lahida Games. I to jest bardzo fajne, że to wyszło również po polsku, bo jest to gra, która jest dość mocno zależna językowo. Jednak trzeba tam sporo czytać w tej Tak, grze. trzeba sporo czytać, trzeba. Dużo rozumieć z tego, no, no, no. co się robi. Wskazówek I... trzeba troszeczkę przetwarzać, więc nie jest takie proste, jest to gra detektywistyczna. Kazana grać w swoim rodzimym języku. Tak, a no chyba, że się jest poliglotą, to wiadomo, to, można grać po jakimś języku. Jak ja nikomu nie bronię, absolutnie. Można po niemiecku, Może na przykład. Po francusku. po francusku to w temacie, bo kroniki zbrodni, seria Millennium, dzieje się na przestrzeni tysiąca lat w Paryżu. Tak, przed naszą erą. Nie, nie ma uga-buga. Nie nie, 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 1400 tak? 1900, 1900 i, 2400. i 2400. Tak, czyli mhm. mamy średniowieczną Francję, mamy Francję przełomu wieków w takim stylu secesyjnym. I mamy Francję 2400, jeszcze ty nie znam, Cyberpunk, taki troszeczkę klimat. Więc tu mogę tylko domniemywać, jak to będzie wyglądało. Taki łowca Androidów pewnie te, te klimaty troszeczkę. No więc mamy ciekawy, ciekawy pomysł, bo jedno miasto w trzech różnych epokach, łączone potomkami tej samej rodziny, lawe, Lawelów, jeśli dobrze pamiętam. Fajny, mhm. fajny, fajny pomysł, i również sporo fajnych pomysłów mechanicznych, o których powiemy, bo już te dwie odsłony dały nam próbkę tego czym te kroniki zbrodni nowe są i dlaczego są fajniejsze od poprzednich. Bo to już chyba możemy na wstępie powiedzieć, że tak, te kroniki zbrodni są fajniejsze od tych zwykłych kronik, które podobały się nam, jak może pamiętacie, ale nie do przesady. Były takim granie, w wyskanowanie ja to nazywałem, takie kilkadełko, troszeczkę te sprawy takie były bez polotu, trochę to było takie wszystko płaskie, bez wyrazu była ta oprawa graficzna, taka komiksowa, ale jak te takie komiksy, które się rysuje od metra, nie? Więc bez jakiegoś takiego ciekawego się to haczyka. Ładnie. Tak, i oprawa się rozwinęła, i jakość scenariuszy poszła w górę, i więcej fajnych mechanik, które trochę zakotwiczają tę grę, również w tym planszowym aspekcie. Bo ta poprzednia to tak jak mówimy, no, tylko i wyłącznie prawie komórkowe. To było tam skanujesz te karty, ale tak naprawdę one poza tymi kodami QR nic nie znaczyły, bo ani nie wykorzystywało się wyglądu tych postaci, ani nic. A tutaj przynajmniej jednej z odsłon. Wygląd ma znaczenie również, i te fizyczne elementy też mają znaczenie, i myślę, że jest to chyba najlepsza odsłona właśnie dla tych, którzy troszkę byli przeciwnikami tego skanowania, bo ta gra jednak troszeczkę bardziej zmierza ku tej planszowej stronie. Mimo, że nadal jest oczywiście graniem w skanowanie, ale tak nie, nie aż tak już tak całkowicie. Ale nie aż tak. No, ale tutaj już wybiegamy jakby w przyszłość <laughs> tematycznie, już do 2400. Roku nie, ale, ale troszeczkę do przodu. Przynajmniej do tematu. A, a temat się. za chwileczkę. A cofnijmy się jeszcze, bo właśnie to przykuło naszą uwagę, że chcieliśmy sprawdzić, czy ta gra będzie taka sama, czy lepsza od swojej poprzedniczki, bo wtedy, kiedy graliśmy w tamtą, to porównywaliśmy ją do detektywa tak. Ignacego Trzewiczka i wtedy detektyw podobał się nam bardziej, bo dawał Powiedzmy lepsze wrażenie uczestnic uczestnictwa w śledztwie. Bardziej się w tym siedziało. Tak, tak, bardziej się wczuwaliśmy, było to pogłębione bardziej. Tam to się nawydawało takie płytkie, płaskie, troszkę nijakie właśnie przez tą oprawę graficzną. Taki detektyw, starzysta. Taki tak, taki detektyw, panie, poukładaj pan tam akta, nie? A tutaj nie, tutaj jest fajnie. Więc wiecie, już, dlaczego sięgnęliśmy po tą grę, mimo że poprzednia podobała się nam, ale nie do przesady? Po prostu byliśmy ciekawi. A i Paryż, i, i Francja, i takie tego typu tematy są nam jakoś tak zawsze bliskie, bo lubimy te, te, i, ten, i te okresy historyczne są ciekawe, i, i to miejsce jest bardzo urokliwe, więc chcieliśmy po prostu sprawdzić, jak to się sprawdziło. Chcieliśmy że... tam wrócić. Chcieliśmy tam wrócić, no bo niestety od dwóch lat próbujemy wrócić do Paryża, ale no nie możemy, bo z wiadomych przyczyn jest problem, nie? Wiecie, wiecie jaki, taki na C. Taki na C. To znaczy na C kończy się na D. No cóż, no. Niestety. Tam na szczęście zarazy nie ma za dużo. Chociaż, 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 szczerze, chociaż nie spoilerujmy. No. <laughs> nie spoilerujmy, bo wiecie jak jest. Nigdy nie wiadomo, co się tam przyplącze w którymś scenariuszu, więc, albo w któryś z gier, bo zaraza się w tym, w tym jeszcze pojawi, chociaż nie będę spoilerował, czy akurat w tej grze. Przechodzimy do opisu zasad, ale nam się to dzisiaj plącze te ścieżki, ktoś nam powinien przyjść się wyprostować chyba, bo to jest ciężko się nie robi. Opis zasad, Iwona. A czy ja myślę, że idzie dobrze. Idzie dobrze? No to dobrze, to posłuchamy. A idzie no, lepiej to, niż to... zwykle. Lepiej niż zwykle idzie, no to jeszcze lepiej. No to jak idzie lepiej niż zwykle, to ja opis zasad spróbuję tak jak, jak ten, nie? Tak, na, z rozpędu go wezmę. Mm -hmm. Jak myślisz, uda się? Czy się na zakręcie, jak ten Tour de France wy, 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 wy tego Rozpęd. Rozpęd. Dobrze, no więc cel tej gry jest dość prosty. Rozwiązać sprawę kryminalną. Sprawę kryminalną, czyli scenariusz. Scenariusze w każdym z zestawów macie cztery. Cztery scenariusze. Każdy jest zamkniętym śledztwem, chociaż w zestawie 1900 mamy taką mini kampanię z dwuscenariuszową, bardzo fajną, więc też jest jakiś dodatkowy element, który troszeczkę różnicuje te podejście do, do tych śledztw. Jak to tutaj wygląda? No więc wcielamy się właśnie w postać pana Lawela, w zależności od, 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 od zestawów, w który gramy, to. Będzie to troszeczkę inna postać, oczywiście, natomiast nazwisko jest te same, bo to jest ten, ta sama rodzina przez pokolenia tam idąca. I całość polega na tym, że mamy do dyspozycji telefon z aplikacją, bo jest to gra oczywiście z aplikacją. Co to mi wona?. Tak, tak, słuch słuchaj. Del delikatny się uśmiech, się. dobrze, coś ci się ten to. Potem skrywa, wrócimy do tego ale... później. E, mamy telefon z aplikacją i na wszystkich elementach gry są kody QR. Które można skanować. Oczywiście te elementy gry to będą miejsca, które możemy odwiedzić, to będą postacie, z którymi możemy porozmawiać, to będą różnego rodzaju przedmioty, poszlaki, dowody, rzeczy zasłyszane. I działa to w ten sposób, że jak zeskanujemy miejsce, to się tam przenosimy, jak zeskanujemy osobę, to zaczynamy z nią rozmawiać, jak z nią rozmawiamy, to możemy skanować rzeczy i wtedy pytamy się tej osoby o różne rzeczy lub o różne osoby. I dzięki temu, zadając te pytania, mija czas, a czas w aplikacji jest odmierzany. I różne rzeczy mogą się również dziać w tym świecie, ponieważ jak minie odpowiednia liczba, na przykład godzin w świecie gry, to jakaś postać może zniknąć z tego świata albo się pojawić gdzieś indziej, coś może się pojawić dostępne, coś się może wydarzyć, a my po prostu na podstawie rzeczy, które udało nam się wywnioskować, pod sam koniec rozgrywki musimy odpowiedzieć na kilka pytań. Jeżeli odpowiemy dobrze na te pytania, a do tego nie zajęło nam to zbyt wiele czasu, to dostajemy odpowiedni wynik punktowy. Tak, tak, gra działa, Ona nie ma jako takiego zakończenia. Natomiast po prostu my w momencie, kiedy stwierdzimy, że a, odpowiedzieliśmy już na te pytanie zadane na początku rozgrywki, to musimy wrócić do swojej bazy wypadowej, powiedzmy, tak to nazwijmy. W przypadku 1900 będzie to redakcja, w przypadku 1400 będzie to dom rodzinny naszego, naszego bohatera detektywa, i tam zdajemy relację naszej rodzinie, czy tam naszemu redaktorowi, tak temu głównemu tam, naczelnemu gazety, i odpowiadamy na odpowiednie pytania. Które, na które odpowiedzi zdołaliśmy pozyskać, od, w, śled, w czasie śledztwa, tak? Tak to wygląda ogólnie rzecz biorąc. Czyli po prostu od lokacji do lokacji, skanowanie, pozyskiwanie śladów. Bardzo ważnym elementem tej gry, który jest obecny już od pierwszej odsłony, jest to, że gdy docieramy na nowe miejsce, często możemy te miejsce przeszukać i przeszukując, przechodzimy w taki tryb VR jakby, jak mamy okularki to możemy sobie faktycznie popatrzeć jak w vr jak nie mamy to po prostu się rozglądamy po tym pomieszczeniu palcem albo obracając się żyroskopem, trzymając żyroskopem, obracając telefon i możemy tam dostrzegać pewne elementy i po prostu jak je dostrzeżemy to później bierzemy talię kart i to co sądzimy, że tam wypatrzyliśmy, skanujemy i ta gra nam mówi, czy tam było to faktycznie, czy nie, czy dobrze, uznaliśmy, że to jest istotne, czy nie, są to czasami sceny zbrodni, czasami jakieś opuszczone miejsca, na przykład leży tam jakieś wiadro, jakieś dokumenty, jakiś sygnet, pierścień, krzyż, gazeta, cokolwiek i my to skanujemy i gra nam pod, wtedy mówi, czy dobrze, że, że na to zwróciliśmy uwagę, czy źle. Te rzeczy później trafiają na naszą taką planszę główną, na której są rzeczy, o których już się dowiedzieliśmy lub które faktycznie posiadamy, bo jest tu taka drobna zmiana, że pojawia się miejsce na rzeczy posiadane i nieposiadane. Czyli z jednej strony mamy te rzeczy, o których wiemy i mamy fizycznie, a z drugiej strony mamy te, które na przykład mieliśmy, albo o których wiemy, ale jeszcze ich nie zdobyliśmy. Więc to troszeczkę pogłębia e, sposób myślenia o tej sprawie i to, o co możemy ludzi pytać. I nie wiem, czy coś jeszcze chciałbyś dodać, Iwona? Czy wydaje ci się, że już powiedziałem wystarczająco dużo? Hm? Myślę, że wystarczająco dużo. Ważne jest to, żeby na początku dobrze te pomieszczenia sprawdzić. No, i wyszukać te, I wyszukać te wszystkie przedmioty, które, mhm. które tam są. Mogą zawierać cenne wskazówki. Dokładnie. No i ta gra nie jest tak, jakby na szynach, tak? Możemy poruszać się po różnych dostępnych w danym scenariuszu miejscach, o ile one się już odkryją. Bo na przykład rozmawiając z jedną osobą, może się Pan pojawić nowe miejsce, i do tego miejsca możemy znowu się przenieść, i znowu nowe, więc odkrywa się nam ten Paryż, jakby w Też te czasie rozwoju. Tak, wędrują. Szczególnie mhm. w tej wersji 1900 jest dużo takiego ruchu. Ten Paryż jest taki ruchliwy, że te postacie gdzieś tam się przemieszczają między. Lokacjami i czasami, gdy przejdą do innej, mają już coś innego do powiedzenia. Tak się zdarza również, więc jest to też fajne. Fajne jest też to, że te postacie czasami reagują na nas. Jeżeli się na nas, nie wiem, znerwują albo jeżeli je do czegoś przekonamy, to mogą troszkę inaczej do nas podchodzić już później. Więc to też jest fajne, że aplikacja pewne elementy zapamiętuje. No i tak ta gra działa. Tak działała również ta poprzednia wersja gry. Gdybyśmy nie dodali kilku elementów, czy takich ornamentów mechanicznych, które różnicują serię milenium od serii poprzedniej, od tych kryminalnych zagadek w Londynu, czy coś takiego, tak by nazywała Aha. ta pierwsza odsłona. No więc tutaj mamy y, bardzo fajne, dodatkowe elementy, które poza tym skanowaniem ubarwiają rozgrywkę. Tak, mamy Pier na przykład no, psa. No, tak, mamy psa w tej wersji, wersji 1400, 1400, który nam robi za taką jakby troszeczkę. Y, Komórkę. Tak jest, tak. On nam pomaga, pomaga nam wyszukiwać ślady. To jest ślady. Nasz pomocnik. I możemy. Taki niuchacz. Tak, niuchać. Możemy dać na przykład powochać kawałek jakiegoś odzienia, na przykład ofiary, i wtedy on nas może zaprowadzić w zupełnie nowe miejsce, albo podejrzanego jakieś elementy, nie wiem, włosy jakie albo coś tam. No i on nas gdzieś zaprowadzi. To jest bardzo fajne, tematyczne, ubarwia zabawę. Ten pies jest naprawdę fajnym elementem, który nie pojawia się w późniejszych już, ani wcześniejszych odsłonach. Tak Taka rzecz, która by tak fajnie budowała ten faktycznie klimat e, śledztwa z tym pupilem takim naszym. Tak. No. Mamy rodzinkę. Tak, rodzinka, rodzinka odpowiednik czyli brat szpieg, brat e, mnich zakonnik, czy zakonnik no, i, i, i siostra kupiec, kupiec chyba. No tak, coś mi się wydaje, że tak, tak to wyglądało. Tak, jak potrzebujemy jakiejś informacji, no to się do nich zgłaszamy. Tak, tylko że musimy tutaj, tak, tak oni, znaczy może nie wszystko, ale sporo. No, każdy w swojej dziedzinie. Co, coś tam wie, tak? Coś tam wie i coś pomoże, ale tutaj jest różnica w stosunku do tej starej wersji. My do nich nie dzwonimy tam telefonicznie, tylko musimy się udać do domu z powrotem rodzinnego i porozmawiać, bo wiadomo, że do no 1400 to raczej bez telefonu. To ciężko. No? Bez, bez telefonu. Ale tak, najfajniejsza rzecz, która się pojawia w tej wersji, to są wizje. I to jest super fajne. To moim zdaniem robi, robi tą grę. Tak, już po prostu sprawia, że ona jest inna niż ta poprzednia i zupełnie inaczej się ten tytuł rozgrywa, w sensie inaczej o nim myślić jak w niego grasz, niż tamta poprzednia, bo ta poprzednia to trzeba było sobie wszystko wyobrażać. Tutaj nic już nie było nam dane jakby na, na jakichkolwiek ilustracjach. Te ilustracje, które były, to były umowne, bo się pojawiały w różnych sytuacjach te same postacie i w ogóle no, nie widzieliśmy ich w tych sytuacjach konkretnych na żadnym obrazku, a tutaj tak, tutaj mamy wizję, ten nasz śledczy, ten nasz Lavelle, młody detektyw, ma wizje senne, które bardzo pasują do takich. A już na samym początku się to pojawia. Tak, już w pierwszym scenariuszu dostajemy kilka kart. i Są takie karty, z wycinki, kadry, jakby z filmu, z komiksu, gdzie są jakieś postacie, one coś robią, ale póki nie rozpoczniemy śledztwa, póki nie zaczniemy odkrywać, rozmawiać, błądzić po tym Paryżu i poznawać faktycznie te postacie, to nie wiemy w ogóle o co chodzi. Nie mamy pojęcia, kto to jest ta osoba, która siedzi przy stole, albo kto to jest ta osoba, która siedzi obok woźnicy. Kim jest ten woźnica w ogóle? Kto to jedzie? Gdzie jedzie? I dopiero jak idziemy gdzieś do jakiegoś hmm, domu na przykład, albo do jakiejś karczmy i widzimy twarz tej postaci, która się tam pojawia, to mówimy aha, to jest ten gościu, którego ja widziałem w mojej wizji. Ciekawe kto to jest ten obok. I, i mhm. to buduje taką fajną atmosferę Faktycznego uczestnictwa w tym śledztwie. I to tak bardzo pasuje do tego lekko takiego mistycznego klimatu tych wieków średnich, gdzie jakieś tam wizje były, że tak powiem, tematem mm -hmm. powszednim. Super. Super, super, super. I zdecydowanie jest to chyba najlepsza odsłona kronik zbrodni ze wszystkich. Dodajmy do tego naprawdę fajne historie. Już wchodzimy powoli do tematu, więc może omówmy no, temat w ogóle i będziemy mieć najlepszą odsłonę. Tak, to przejdźmy do tematu i dzięki temu będziemy mogli wam opowiedzieć właśnie dlaczego tak bardzo się nam ta od słona 1400 podoba, a przy okazji później yy, opowiemy jeszcze o 1900. To ja jeszcze tylko dodam, że w 1900 też są jakieś drobne ornamenty mechaniczne i głównym tym takim mechanicznym elementem różnicującym tą grę są mini gry. Mm. Czy tam mini zagadki można powiedzieć. One, jeżeli graliście w gry typu escape room jakiekolwiek, gdzie mam jakieś karty i musimy jakieś wskazówki ze sobą połączyć, żeby ruszyć dalej, coś tam wpisać, coś tam yy, wyszukać. To, to jest właśnie ten typ, typy zabawek, mhm. który jest wpleciony właśnie w tą wersję 1900, więc dla panów SKR-u na pewno będzie ona fajna. Natomiast dla mnie nie jest tak dobrze i tak płynnie wpleciona w mechaniki i, i sens prowadzenia śledztwa, jak ten pies i, i wizję z 1400. Jest fajna, ale jakby wyrywa nas trochę ze śledztwa i każe nam robić zagadkę. Trochę jak w takich grach e, przygodowych, gdzie nagle mamy przedstawiać jakieś dźwignie, tak, nie? Coś się goni nas czas, a my tam nagle przestawiamy jakieś, bawimy się z jakimiś głupotami. Więc e, jest to trochę mniej subtelnie wplecione, ale fajne nada. Tak? Natomiast gdzieś tam na jakimś poziomie 1400 wygrywają i tym poziomem również będzie temat. I teraz właśnie tak. temat i Temat. A ja muszę się e, Okej, okay. opowieści są bardzo dobrze zgrane z atmosferą epoki. No, to prawda. W tym 1400 na przykład. No, no czujemy, że, że to są te że problemy, że jest, które. Tak, problemy czasów. Tak, ówczesnego i. świata. I, I mamy tego psa, i tą rodzinę, i chodzimy Aha, wszędzie. Tam herbowe, tak, sprawy, i Wszędzie musimy chodzić, Cieszo. nie możemy nigdzie. Chociaż podjechać. czasem dorożką podchodzić. Dorożką tak, ale nie możemy tak szukać w internecie. No nie, no nie, no wiadomo, że nie. Telefonować. Nie wszystko jest bardzo fajnie tam ujęte, mhm. moim zdaniem. I, I właśnie te dwie mechaniki, o których mówiliśmy, fajnie to potęgują. Podoba mi się też to, że to nasze biuro, znane z tych zwykłych kronik zbrodni, gdzie tam mieliśmy jakiegoś laboranta i tak dalej, jest tutaj przemian przemianowany na tą rodzinę, gdzie mamy mój tata jest biskupem, więc wiesz. Jak tata biskup? No nie, no, szatuję sobie. Jestem szlerczy w tym momencie. Aha, no. okay. Ale nie, bardzo bardzo mi się to podoba i grafiki też robią swoje, prawda? Są dużo lepsze, jeśli chodzi mhm. o, o jakość tych grafik, o, o liczbę tych grafik. Wszystko wygląda ładniej po prostu. Bardziej tematycznie, nie jest takie surowe, komiksowe i pozbawione jakiegoś ducha. Wszystko jest w tym temacie ładnie Oddane i mi się to bardzo podoba. No i 1900 robi to podobnie, prawda? Bo tam mamy znowu ducha tej takiej tłocznego, Szesi, tak? Ten, ten tłoczny Paryż, mm -hmm. te zatłoczone uliczki, te postacie wędrujące, ten, ten, ten taki przepych, złote zdobienia, właśnie tak jak mówisz, styl secesyjny, to wszystko się czuje. No i ta atmosfera tej redakcji, tak? Że mam temat, muszę go o, zbadać gdzieś tam. Troszkę to rozmywają te łamigłówki, które wytrącają troszeczkę nas z tego tempa. Ale nadal jest no to tak bardzo jest dobra jakość pisania niż, no w większości, większości takich gier tak. narracyjnych. No to prawda, i obie, obie gry są warte sprawdzenia, w szczególności, że właśnie to te poznawanie tego Paryża nawet na tych grafikach, tak, poszcz poszczególne epoki też jest bardzo fajne. Mhm. Więc zdecydowanie obie gry, jeśli chodzi o oddanie tematu, o dopasowanie spraw do, do, do treści. Pasują bardzo dobrze, bo nie, nie będzie to spoiler, bo jest to opis z, z aplikacji. Jedną ze spraw e, 1900 jest sprawa związana z włamaniem do gabinetu Marii Kili Skłodowskiej. Więc też fajne, fajne motywy, fajne dopasowanie do postaci, no tak? Do, do, do postaci właściwie tamtym czasem. Więc zdecydowanie, jeżeli lubicie takie fajnie napisane, nie głupie, chociaż też jakoś nie super trudne sprawy detektywistyczne, to te kroniki zbrodni to jest bardzo dobrze. Spędzone. No ale te czas. sprawy nie mogą nas przytłoczyć, ale. No nie, na... ale mają kilka takich sprytnych mm -hmm. elementów, momentów, gdzie jest aha, a więc to było tak, nie? Więc... I nie wszystkie są jednoznaczne. To mm -hmm. też trzeba dodać, że czasami, yy, i tutaj to będzie jakiś taki drobny minus i pewnie, czasami potrafią nas te sprawy gdzieś tam na manowce zapędzić, ponieważ nie myślimy tak, jak myślał autor. Mm -hmm. Jest to tak. problem w większości gier przygodowych, gdzie czasami ni niektóre rzeczy nie są do końca logiczne. Bądź ciągi przyczynowo-skutkowe nie są tak sensowne, jakby się nam wydawało, i trzeba wejść w te takie myślenie, a co autor miał na myśli. Tutaj to nie jest tak obecne jak w innych że którą będziemy dziś omawiać, ale jednak się pojawia, więc trzeba, trzeba to po prostu mm, wspomnieć, tak? bo, bo nie ma tutaj tysiąca ścieżek do, do, do celu. Czasami trzeba po prostu wpaść na to, co chcemy, co musimy zrobić. I raz jest to łatwiejsze, raz trudniejsze. Dobrze, ale to chyba z tematu tyle. Myślę, że z tego jak ta gra ten temat buduje. No nie powiemy nic siłą rzeczy o, o tej odsłonie 2400, no bo jeszcze w nią nie zagraliśmy, bo jeszcze nie wyszła, ale mam nadzieję, że zagramy i wtedy opowiemy. I nie opowiemy nic również o tej dodatkowej odsłonie, która na jakiejś została fundowana, która zawiera chyba 3 czy 4 scenariusze, po jednym do każdej z tych odsłon i jednym zbierającym, przenikającym czasy. To się nazywa Kroniki czasu, bodajże. Ale też wyjdzie po polsku. Więc fajnie, że nie ukrywają za barierą ekskluzywa fajnej treści, bo ta gra tą treścią żyje i, i, i spoko, że, że jest, to będzie to dostępne w normalnej sprzedaży. Wszystko Dobrze. przed nami. Wszystko przed nami. Tak, tak, tak. Zdecydowanie warto, warto sprawdzić. I też warto dodać, że, że te gry nie są specjalnie drogie, ale to już przy wykonaniu mm. myślę, będzie mówić o grywalności. Więc warto, warto nie czekać. Okej, okay, no to przechodzimy sobie właśnie dalej do naszych punkcików i to będzie interakcja teraz, Iwona. Interakcja, tu mamy kopa. No, czysty kop, nie? Więc... I wspólnie właściwie... dyskutujemy nad tymi sprawami cały czas. Yy... To jest taka zabawa bardziej, no konsultujemy trudno... się. Mm? Dokładnie, to jest taki have fun. Trudno nazwać to jakąś wielką grą. Mm. W jakiejś rywalizacji mm -hmm. tu nie ma żadnej, no bo jest ogra a nie ma też tu specjalnych podziałów na graczy. Może przy stole siedzieć i, i 5, 10 osób i można sobie dyskutować, jeżeli jedna osoba po prostu będzie to fajnie czytać, no to będą się bawić wszyscy równie dobrze. Myślę, jeżeli ktoś nie ma fiksacji na, na punkcie tego, że to on musi mieć w łapie ten telefon i skanować, bo inaczej się nie czuje, że gra, no to, to myślę, że będzie bardzo w porządku się grało. Jak ktoś ma takie fiksacje, no to, to z nim nie gramy. Po prostu pożyczymy mu, niech sobie solo później za kiedyś. No, więc interakcja no jest, jest jaka jest. Po prostu jest to wspólna zabawa i tak ten tytuł raczej należałoby traktować. Dodatkowo warto wspomnieć, że aplikacja przewiduje coś takiego jak współdzielenie ekranu, tak jakby. Można, jeżeli jesteśmy do tej samej sieci Wi-Fi za, zalogowani z aplikacji, to można udostępnić drugiej osobie równocześnie przeszukiwanie pomieszczeń. Więc jeżeli my szukamy, to nie musimy się bawić w podawanie jednego telefonu, tylko jeżeli każdy ma telefon, a trudno o to, żeby nie miał, to każdy może tam gdzieś poszukać również tych, tak? A nuż coś zauważy. A nóż, dwie, co dwie, tak, co dwie głowy, to nie jest, więc jak najbardziej ta gra przewiduje taką współpracę i, i myślę, że jest to dodatkowy plus co do co do niej, żeby przynajmniej kilka osób przy stole się y, nie czuło gdzieś tam, że, że tylko czekają, aż ktoś opowie i sprawdzi, nie? Na swoją kolej. Dobrze, ale z interakcji nie ma co, myślę, jakoś specjalnie się tu rozwodzić, bo jaka gra jest, każdy widzi. Przechodzimy sobie do skalowania, które też jest no, specyficzne, tak jak mówiliśmy, nie? Tak, no wszystko zależy od grupy. grupy, z którą gramy. Od tego, jakie jest podejście do współpracy. Do współpracy, do w ogóle grania w gry, które no używają nie... aplikacji. No właśnie. Myślę, że to jest po prostu wspólna zabawa, więc zarówno interakcja, jak i skalowanie w tej grze są rzeczą bardzo umowną, nieuchwytną, bo tak naprawdę można to grać równie dobrze solo, i ktoś stwierdzi, że to jest gra tylko solo, bo, bo w sumie tamte inne osoby, które będą siedzieć przy stole, nic mi tu nie dodają, hmm. więc po co mi one? A inna osoba stwierdzi, że to jest idealna gra do grania, właśnie w bardzo dużej grupie bo nie ma żadnych specjalnych, wielkich zasad, które trzeba tłumaczyć, nie ma czekania na swoją turę, wszyscy gramy na raz. No więc wszystko zależy tu od podejścia. Ja tą grę polecam jak najbardziej do takich grup, które może nawet nie grają specjalnie w gry planszowe, żeby po prostu przyjemnie usiąść i spędzić ze sobą czas. A definiowanie, czy to jest gra, czy nie jest gra, zostawmy komuś innemu. Nie powiem, że zostawmy filozofom, bo wtedy byśmy musieli się nad tym też trochę rozwodzić, ale... Ale nie będziemy. Dla nas jest to gra, bo po prostu można przyjemnie spędzić czas przy niej. I nie będziemy dyskutować, czy jest plaszowa, czy nie plaszowa. Dobrze. Regrywalność. No i tu jest dość łatwa sprawa. Tak. Nie ma. nie ma. Regrywalności nie ma. Regrywalność jest tak duża, jak dużo jest w tychże scenariuszy. A z racji tego, że w przeciwieństwie do poprzednich Kronik zbrodni mamy tutaj elementy fizyczne, które trudno jest dorobić cyfrowo. No chyba, że wtedy byłyby udostępniana jako plik do wydruku, mówię tu o kartach wizji i kartach łamigłówek, to raczej no, nie sądzę, żeby pojawiały się jakieś wielkie dodatkowe scenariusze do tych, do tych akurat odsłon, do 1400 i 1900. Tam, w tamtych było łatwiej, bo można było robić je bez żadnych dodatkowych elementów, po prostu jako aktualizacje, płatne scenariusze takie do dokupienia. Tutaj raczej tego nie przewiduję, więc regrywalność jest taka, ile jest spraw w pudełku, a w każdym, jak mówiłem, pudełeczku są sprawy 4. Cztery, które moim zdaniem za cenę 7, około 70 zł, bo za chyba 70-73 zł można spokojnie tą grę kupić, to jest świetna cena. Trzy osoby można w takiej cenie iść do kina. Jeżeli idziesz na, do imax na przykład, tak. no, a, a tu masz cztery sprawy, każda zajmie ci minimum godzinę, jeśli nie z hakiem, więc naprawdę można się spokojnie w większym gronie pobawić, co ważne. Ten tytuł można potem sprezentować komuś albo sprzedać, albo cokolwiek, co chcemy z nim zrobić, ponieważ nic się tu nie niszczy. Więc jest to bardzo przyjazne, jeśli chodzi o stosunek cena a jakość tytułu, bo możemy spokojnie mieć masę fajnych wrażeń, a potem jeszcze się z nimi z kimś podzielić. Więc jak najbardziej polecamy, jeśli chodzi o strony regrywalności, mimo że regrywalności nie ma. <laughs> po prostu zagrać, sprzedać, kupić kolejną odsłonę. Ta, 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 taka cena to, to ja rozumiem. Nie, nie naciągają nas na jakieś kilkaset złotych no za plastikowe fajnie. figurki, które tak naprawdę nic nie, nam nie dadzą tej grze, a czasami tak jest. Będziemy o tym mówić przy innej grze, o której dzisiaj tutaj rozmawiamy, gdzie cena jest troszkę wyższa, a się okazuje, że wcale jakiejś więcej grywalności w niej nie ma. Więc spoiler, kolejna gra nie będzie aż taka super. <laughs> Wykonanie. Ich Wykonanie. Eee, gra jest bardzo dobrze wykonana. Nie? Bardzo ładne grafiki. Tak, to już wspomnieliśmy, że. Mie, dostosowane, tak. nie? Mhm. Miejsca, postaci? Postacie, tak, miejsca. Dostosowane do epoki. Mhm. Fajnie, że są właśnie tak rysowane w takim stylu mm, właściwym. Mnie na się tej bardziej epok. podobały od tej pierwszej odsłony. No, no tak, no tak. Tam był ten taki komiks. Tak, za tam na, był komiks, taki komiks. No, a... Niezbyt fajny komiks. Tutaj było to bardzo fajnie. Ładne, ja ładne, rysowane. Przedstawione. Tak, Zdecydowanie lepiej pasujące do, do naszego gustu, bo mhm. tamte pasowały do, do tematu, natomiast niekoniecznie rezonowały z naszym, z naszym gustem te, te, ten styl graficzny, taki był tutaj karykaturalny, a tu jest to jednak troszkę ładniej ujęte, tak bardziej stonowanie. Mhm. Jeśli miałbym się do czegokolwiek przyczepić odnośnie wykonania, to plansze, które, na które układa się karty. Mhm. naszych przedmiotów są takie takie sobie, takie dość liche, cienkie są w porównaniu do poprzedniej odsłony, która była gruba, ale jeśli jakby grubość tej planszy ma uzasadniać to, że ta gra kosztuje 70 zł, a nie na przykład 100, to, to ja okay. jestem absolutnie mhm. zdania, że ta plansza i tak jest niespecjalnie do czegokolwiek potrzebna i niech sobie ta plansza jest cienka. Jeśli dzięki temu możemy kupić tą grę za 70 zł, to ja jestem za tym, żeby ta plansza była cieńsza niż grubsza, za to aplikacja jest fajnie przygotowana, bardzo ładne są te sceny zbrodni. Mhm. Wydaje mi się, że są czytelniejsze niż są poprzednie. Są bardzo czytelne. Mhm. Że, że, że ja, nadal jest tam na czym zawiesić oko, ale jednak chyba trochę łatwiej jest wyłuskać z nich to, co jest istotne. Tamte to były takie po prostu obrazki i trochę trudniej było zrozumieć, co jest ważne, a co nie jest ważne. Więc widać, że tutaj kreatywność została pod kątem tej user-friendly dostosowana troszeczkę. Tak przynajmniej mi się wydaje. VR dalej działa tak jak działa. Ja tam wolę obserwować to nie tylko normalnie. Po prostu przeglądać sobie tą scenę albo stanąć na środku pokoju i się kręcić z tym telefonem wokół tak, własnej to osi, to ale to już to bez, to. VR bez vr Bez vr bo to trochę uciążliwe jest. Jeśli jeszcze chodzi o wykonanie, to no nie sposób nie pochwalić tutaj. Laki Duggins, za wypraskę, która jest fantastyczna. W ogóle oni mają fiksację chyba na punkcie wyprasek, bo jest takie fajne wieczko przeźroczyste. Jakieś tłoczenia tam, wszystko ma swoje miejsce. Bardzo, bardzo ładne. W szczególności w epoce, kiedy dostajemy gry z jakimś papierowym badziewiem w środku. Mhm. Więc tutaj mamy ładną, fajną wypraskę z miejscem na wszystkie elementy. No i tak jak patrzę na nasze notatki, to wydaje mi się, że, że z perspektywy wykonania. Trudno się tutaj do czegokolwiek przyczepić, a skoro trudno się do czegokolwiek przyczepić, to będziemy, myślę, przechodzić powoli do plusów, plusów i, minusów. i minusów cyklu, czy też dwóch pierwszych odsłon tego cyklu. A zatem co? Plusy? Plusy i minusy. minusy. Tak, była drobna przerwa na uzupełnienie płynów, teraz przejdziemy do plusów, minusów i podsumujemy to, co przed chwileczką powiedzieliśmy, ale już starając się nie wchodzić aż tak w szczegóły. Tak? Oczywiście. Oczywiście. I ona będziesz mnie pilnować, ja mam nadzieję. To czy to i tak nic nie daje, więc. No ja wiem, no ale udawajmy przynajmniej, że coś daje. Okay. To dajesz jakiś plus. Plusik. Y, za atmosferę. Rozrywki, mm. za klimat. Tak. To I jest. Budowany nie tylko opowieściami, ale też oprawą, nie? Tak. I grafiką, tak. i mechanikami. I mechaniką. Mhm. Tak. W szczególności tutaj bym dał ten plus bardziej, tak nawet do 1400, bo jest ta mechanika wizji i tej, to jest ten plus i tej większy trochę. Wizja, piesek. Tak, rodzinka. wizja piesek Rodzinka jest, to jest taki wielka trójka. Mi się to podobało trochę bardziej, troszkę jakoś lepiej mi się grało w tą właśnie konkretną odsłonę, ale to nie znaczy, że 1900 była jakoś gorsza. Po prostu wolimy tę atmosferę, która została zbudowana w tym średniowiecznym, średniowiecznym odsłonie. Mhm. Drugi plusik to ciekawe, całkiem złożone sprawy. Jak na kroniki zbrodni były trochę mniej takie od metra, taki, taki, taki tak, od, o, były, od, od tego. No. Były momenty, że się musieliśmy naprawdę zastanowić, czy tak. idziemy dobrym tropem, czy na pewno ta odpowiedź I, będzie dobra. I trochę więcej się działo tam, nie? Tu to jakaś postać dostała w ty, tak, te, tu I gdzieś, nie było tu... tak łatwo z szukaniem dowodów. No nie. Było to Trzeba lepsze było niż poprzednie chroniki. Hmm? Zgadza się, bo tamte sprawy były takie, jak nie wiem, jak. Kolejny odcinek CSI, zagadki, coś tam, coś tam, nie? Takie, a porwali dziecko, coś tam, coś tam, znaleźli je później swoich nie? No nie, nie, to, to jest lepsze po prostu. To jest lepsze, ciekawsze, porusza więcej tematów, zahacza o, o więcej motywów, jest po prostu fajniejsze. Mimo, że wcale nie jest jakoś tam wielkie, górnolotne, nie? Natomiast mhm. po prostu jest to lepiej spięte ramami zarówno tematu, jak i, jak i mechanika. I właśnie a propos mechanik, to te mini drobne mechaniczki, które tutaj pięknie ubarwiają e, wrażenia z tej gry, mhm. w szczególności test 1400, czyli wizję, wizje, jeszcze raz, wizję. To jest coś, czego mi w tej grze brakowało, czyli żeby te elementy wizualne tej gry miały jakikolwiek sens, poza tym, żeby zapamiętać, że ta postać jest skądś tam. Mhm. Tu one są wymalowane na tych kartach, używane jako postacie, które faktycznie żyją w tym świecie i coś zrobiły. I to bardzo pobudza wyobraźnię, bardzo pobudza gdybanie, jakieś czasami na manowce trochę sprowadza, można sobie tworzyć własne scenariusze, czego się nie dało stworzyć w tych poprzednich kronikach zbrodni. Bo dzięki tym takim krótkim scenkom już się tworzyły jakieś dziwaczne... To pamiętasz, jak gdybaliśmy, co tam to oni zrobili? Ja, tysiąc różnych śmiesznych, A, dziwnych... A ten gościu... No, no, on ją pewnie wywiózł. Tak. No, no, fajne było. No, po prostu fajnie się używa tego, jeżeli... Mielibyśmy powiedzieć Wam jedną odsłonę, tylko to 1400, bierzcie w ciemno, to jest naprawdę świetna świetna zabawa i no, zresztą już słychać po nas, że nam się to naprawdę tak, podobało. Tak, Tak, a wcale nie byliśmy tacy optymistyczni przy poprzednich. Wtedy detektyw zdecydowanie rozjechał tutaj wrażenia ze zwykłych kronik zbrodni, a te tutaj naprawdę są podbudowane no, dość mocno tymi dodatkowymi mechanikami. I te 1900 też fajnie działa, no. tylko że troszkę no nie lubię, jak mnie coś wybija z tej głównej. No. Tu, tutaj gdybam, tutaj rozwiązuję sprawę, a tutaj nagle mam rozwiązywać jakąś łamigówkę, która nie jest elementem takim mocno y, spiętym z mechaniką podstawową. Więc ja wolę jednak takie ornamenty mechaniczne, jak w 1400 niż dorzucanie całkiem nowego drobiazgu, ale to tam, to jest tam coś na boku. Nie? To nie jest złe. To jest po prostu nie do końca nam pasuje. Nie jest tak płynne. O, mhm. a, a właśnie ta płynność tej, tej rozgrywki w kronikach zawsze jest największym plusem. Kolejny plus. Kolejny plus. Wykonanie jakości już mówiliśmy. No tak, oczywiście. omawialiśmy. Mhm. o wypresce, mówiliśmy. No o tych wykonaniu. pomysłowych, tych też mhm. mówiliśmy, więc myślę, że z plusów to wszystko. Jeszcze ta, ta gra też nie jest jakoś super mocno złożona, więc trudno tutaj wy, wyciągać tysiące plusów. E, mhm. to one po prostu. Najważniejsze elementy tej gry są jej plusami. Zdecydowanie, przynajmniej dla nas. Teraz kilka cech, które nie każdemu mogą przypaść do gustu. Dla nas to nie jest problem, ale warto o tym wspomnieć i podkreślić raz jeszcze, gdyby ktoś na przykład przeskrolował tylko do plusów, minusów. Więc zdecydowanie jest to gra jednorazowa. Jest to cecha, czyli plus, minus. Tak, rozwiązujemy jakąś. Drugi raz nie zagramy. Tak, jakiś scenariusz. No już wiemy. Nie ma większego sensu. Nie ma to jakichś rozgałęziających się ścieżek. Więc jak przejdziemy, to przeszliśmy i tyle. Druga rzecz, no skalowanie, skalowanie plus no, minus. Nie Każdemu się to może podobać. Jedna osoba potraktuje to jako jedną osobówkę, której mogą po prostu się inni przysłuchiwać. Inni potraktują to jako super rzecz do takiego social, gdybania sobie przy stole na przykład. To zależy jest... od preferencji, zależy od ludzi. No dokładnie tak. No, wszystko to co, no, to, co lubi. Apka. Lubi. No apka, no, po prostu jest tu apka. Dlatego jest to cecha tej gry. Dla jednych plus, dla innych minus. Dla nas jest to neutralne, chociaż z delikatnym wskazaniem na plus, bo my lubimy, jak. Ja lubię. Apki są w grze, w szczególności jeśli są wykorzystane fajnie. A ta apka jest wykorzystana fajnie, bo na pewne rzeczy zapamiętuje i bierze pod uwagę. Liczy na przykład ten czas, rzeczy się dzięki mm. temu zmieniają, że zapamiętuje o czym z kimś rozmawialiśmy, więc ten ktoś może się potem inaczej odnieść. Nie jest może aż tak super złożona, jakbyśmy chcieli, bo fajnie by było, gdyby gdy pewne wydarzenia się w tej grze podzieją, to żeby pewne postacie reagowały na to inaczej. Wiesz, no, o, o, co mhm. mam na myśli. Chodziło tam o jednego męża i jedną panią, że jak on się czegoś dowie, to. to... Ale no niestety nie ma nie ma takich rzeczy, że, że, że gra mocno reaguje, ale chyba byśmy za dużo wymagali po prostu. To jednak nie jest gra komputerowa, gdzie można sobie pozwolić na aż tak dużą e, imersję i aż tak duże kombinowanie z jakimiś tam zależnościami jest OK. Jest jak najbardziej okej okay i jest na pewno lepiej niż było. No i minusy. No ta plansza jest taka selicha, ale jak już powiedzieliśmy, jeżeli. Nie jest, aż jakoś, nie ja jest to kartka, nie no to jest tekturka po nie prostu, eksploatujemy nie? Nie aż tak. Nie, no tej leży na stole. Po w porównaniu leży. do poprzedniej jest troszkę cieńsza, natomiast jeśli cena dzięki temu jest taka nie inna, to ja tam mówię, nie będę na to narzekał. No i jedyny taki minus, no czasami, ale to już tak na siłę naprawdę. Czasami trzeba wejść w buty autora zamiast wejść w buty detektywa. A to nie zawsze jest fajne. To jest zagadki. Nie ma tutaj zagadek w stylu przygodówek komputerowych, gdzie czasami masz zamknięte drzwi, okazuje się, że żeby te drzwi otworzyć, to trzeba obrać banana ze skórki, bo ktoś tam włożył do niego klucz. Tak? I my, my, my mieliśmy na to wpaść na przykład. Bo w przygodówkach komputerowych typu point and click często zdarzają się takie nonsensowne rozwiązania zagadek, które w życiu by człowiek na to nie wpadł. A tutaj po prostu podobnym guście czasami się pojawiają sytuacje, gdzie to, co wydaje się nam oczywiste i, i logiczne, okazuje się, że no nie do końca jednak, mm -hmm. że, że to jednak autor miał co innego na myśli. Nie jest to jednak na tyle irytujące i, i gdzieś tam prominentne w tej mechanice, żeby tam się na to bardzo wkurzać, więc to tylko to tak, żeby jakiś minus był, no to jest, no macie, no. No i tyle. Kroniki zbrodni. Ocena? Dziewięć ocena, ocena. No Jak mm -hmm. zagraliśmy dwie z trzech, no to, to są osobne gry tutaj, też miejcie na uwadze, że a nie chcemy gdzieś tam insynuować, że, że te gry to są kawałki i tak naprawdę dopiero można w pełni oceny poznać jak zagrać we wszystkie, bo każda z tych gier jest osobną grą, bo to jest tak. osobna, zamknięta całość, mm -hmm. cztery scenariusze, kilka dobrych godzin fajnej zabawy. Wcale nie trzeba znać poprzedniej części, żeby zagrać następną, one się łączą tylko i wyłącznie pewną, pewnymi ramami uniwersum, że to to samo miasto jest. Ale tak naprawdę to, to można w kroniki zbrodni dowolne, które Wam się podobają, zagrać i skończyć na tych i, i nic nie stanie. Każda sprawa ma swoje zakończenie, które jest satysfakcjonujące. Jak najbardziej, chyba najlepsza taka gra detektywistyczna obok detektywa, a na pewno najbardziej przystępna. I gdybym miał ja teraz oceniać z perspektywy. Czasu, czy lepiej bawiłem się przy detektywie, czy przy tych kronikach 1400, to miałbym troszkę problem, bo z jednej strony detektyw jest super złożony, ale z drugiej strony, myśląc o tym, jak jest też obciążający i ile wymaga zaangażowania, to też nie wiem, czy byłbym w stanie każdemu go polecić. Na przykład, a kroniki zbrodni myślę, że spokojnie mógłbym polecić absolutnie każdemu, kto chciałby zagrać jakąś taką grę detektywistyczną, i będzie to na pewno wysoko w świątecznych polecajkach. Zresztą już. W zeszłym roku w naszym poradniku prezentowym o kronikach zbrodni, które swego czasu mieliśmy okazję sprawdzić, w angielskiej wersji mówiliśmy. Więc polecaliśmy w roku zeszłym i w tym roku, jeśli poradnik się pojawi, no, a może się pojawi, to też pewnie będzie e, jakaś polecenie. Dobrze, to tyle kronik zbrodni i tak więcej niż byśmy chcieli, a przecież tematem takim treściwie najbardziej złożonym jest druga gra, którą chcemy tutaj omówić od Lucky Duck Games. Gra, która jeszcze nie wyszła po polsku, na razie wyszła tylko po angielsku, ale jest za, zaplanowana. Gra, która wcześniej miała zostać w Polsce wydana przez EUV Games, ale się dogadali i z racji tego, że Lucky Duck ma swój teraz polski oddział, to wyjdzie w macierzystym wydawnictwie, czyli w Lucky Duck Games. A mowa o? O Destins. Destins, czyli grze, która była fundowana na Kickstarterze, ponownie. Zarówno jedna, jak i druga gra, są to gry z startera i jak na razie są to obie gry, które są grami rdzennie, yy, można powiedzieć, wydanymi przez Lucky Duck Games. Tak? Czyli to są ich gry, dewelopowane przez nich i przez nich wydane. Nie jakieś tam polskie wydania gier innego wydawcy po polsku, tylko bezpośrednio od Lucky jest to gra, która miała pierwotnie być yy, grą tworzoną w kooperacji, tak jakby licencji yy, wydawnictwa Mythic Games. Yy, oni dawali licencję tego uniwersum Time of Legends, w tym wypadku John I of Arc. To... Tak, yy, I to Joanna Dark, czyli ten rok 1300, któryś tam bodajże, tak? Nie będę teraz strzelał, bo, bo nie strzelę, więc nie chcę się zbłaśnić. 14. wiek. No, no tak, XIV wiek, ale. Bezpiecznie. No ja wiem, ja wiem, ja wiem asekuranstwo tutaj musi być musi być. <laughs> musi być. musi być. Załatwimy to panu tam mniej więcej w tym tygodniu. <laughs> tak, doświadczenie z roboty procentuje. Więc tak, XIV wieczna, tak, i to też Francja, też Francja, XIV wieczna, czasy takie, tyle, że tutaj mamy bardziej, bym powiedział, taki troszeczkę realizm magiczny, mm -hmm. troszkę magii, trochę rzeczywistości, taka można powiedzieć, e, troszeczkę podszyta folklorem e, historyczność. Gdzieś tam pojawiają się jakieś wilkołaki, ale tylko takie... Jakieś Jakieś wiedźmy, mhm. wiedźmin. Wie, wie, jakieś <laughs> Mógłby być wiedźmin. Teraz o, wiedźma, może jest wiedźma, to może być też wiedźmin, absolutnie, ja nikomu nie bronię bycia Niskam. wiedźmą ani wiedźminem, nie, to tak, to, 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 to co woli, nie. Absolutnie, jak najbardziej może być wiedźmin, a ja właśnie jak grałem w Kroniki Zbrodni, to co mówiłem, Jaka to by była fajna gra, gdyby udało im się dostać licencję na Wiedźmina, nie? Taki Wiedźmin Kroniki Zbrodni, i to by było super. Albo Destiny z Wiedźmin, też by było super. Te mechaniki bardzo pasują do, do tego uniwersum. Ale już wracając z powrotem do Destiny's, bo, mhm. bo odbiegliśmy znowu od tego. Był to właśnie crossover, mówię, licencji Mythic Gamesowej z mechaniką stworzoną przez Lucky Duck Games. Jest to gra dwóch polskich autorów, więc fajnie, nie? Fajnie jak, jak po prostu Polscy autorzy wypływają gdzieś na takich i odnoszą sukcesy. Ja jestem zawsze za tym, żeby jakieś gry oprócz gier Ignacego Trzewiczka, Jadama Krapińskiego się pojawiały gdzieś tam na, na, na no. platformach i, na, i na, na językach. Więc mnie to bardzo cieszy. Było już Enchanters, teraz widzicie mamy Destiny, więc, więc jest dobrze, jest dobrze. No i dlatego też, między innymi, chcieliśmy tą grę sprawdzić, tak, więc tu mówimy właśnie, co przykuło naszą uwagę, troszeczkę nieskładnie, ale jednak. Właśnie to, że tak, gra polskich autorów, gra z apką, szumnie zapowiadana jako pierwsza gra narracyjna, ale rywalizacyjna. Mhm. Czyli z jednej strony apka, z drugiej strony rywalizacja, z trzeciej strony takie trochę wrażenie ala RPG i wielkie hasło z okładki oraz Kickstartera, A teraz pozwól, że ja sobie tutaj znajdę i zacytuję, bo to też mnie przyciągnęło. Your choices change the state of the world forever! Forever, Iwona. Ja już sobie wyobrażam, kampania tam jest przez 4 scenariusze plus apka. Jakie tu cuda na kiu się mogą dziać w tej grze? Ile tam można zrobić? Moc apki połączona z wizualizacją za pomocą kart, figureczki z John of Arc malutkie. Puf, mózg e, rozpaść Tak. Tak. Tak, słuchajcie, tak, tak to ujmijmy. Wyobrażałem sobie dużo, więc no, musicie wziąć tutaj pod uwagę troszeczkę inną optykę tej recenzji. Mhm. Bo poprzednia recenzja była taka, że kroniki zbrodni zwykłe nam się średnio podobały, znaczy były fajne, ale nas nie zachwyciły. Ale był tutaj efekt wow. A tak. tu był efekt wow. A tu jest na odwrót. Tu jest trochę na odwrót. To znaczy trochę, no jest na Bo się spodziewaliśmy złotych gór, z racji tego, że no, ta gra była bardzo ładnie na Kickstarterze zareklamowana. Już pomijam kwestię tego, że ja jestem wielkim fanem oprawy, którą Metingays przygotowało przy John of Arc, więc tutaj też byłem, o, aha, zajarany tym jak to wygląda. Jak to wygląda? A no wyszło jak wyszło, niby fajnie, a nie fajnie, zobaczycie. Zobaczycie, bo jest, jest tutaj sporo elementów, które ze sobą się tak gryzą, że aż po prostu boli. I zaraz o tym opowiemy. No, więc to jest to, co przykuło naszą uwagę. Chęć po prostu sprawdzenia, czy te wszystkie hasła, które na King's Starterze ładnymi, dużymi literami były powypisywane, będą fajne, tak? Czy te first competitive story-driven RPG-like board game ever, to jest prawda? Czy to jest, ino, takie hasło marketingowe? Tak. No, czy no. wyskoczymy z kapci, czy nie? Jak? czy nas. <laughs> czy nas wytęteguje z laciów, czy nas nie, nie wytęteguje z laciów. No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razem razie byliśmy ciekawi i bez wahania wsparliśmy. Wsparliśmy, gra jest tutaj, że tak powiem, z naszej prywatnej kolekcji mhm. i chętnie ją Oh, sobie. z tej kolekcji i tych wszystkich tak, gier. Tak, z tych wszystkich gier. Tą grę akurat na stół podnieśliśmy z ziemi, bo na... z podłogi. Z tej ziemi? Z tej ziemi, bo <grym> na regale się nie mieści. No niestety. No, więc tak, jest w czym wybierać i jest o czym nagrywać, tylko... Jest po czym chodzić w no. Nie no, właśnie, po czym <grym> chodzić już nie ma, chyba, że się deptać. Ależ nie, ależ nam się to dzisiaj rozłazi w szwach. Rozłazi się nam to w szwach. Chyba. Przechodzimy do opisu zasad. Dobrze, bo nie przejdziemy. Bardzo, proszę, mój ulubiony teraz I woda zaraz walnie tutaj utnie komara, nie? <laughs> to ja się tutaj kimnę i mnie obudź. Ja po, o swoim przeznaczeniu tutaj sobie, sobie podumam. Pośnij Pośnisz sobie tak wizję. Niech cię jakieś naznaczenie. Kobieco wizję. To są inside joki, y, których nikt absolutnie nie zrozumie, więc pomijajmy. Dobrze. 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 Opis zasad. Krótki opis zasad, bo, bo krótki. No, więc wygląda to w ten sposób, że w grze Destiny, podobnie jak w grze kroniki zbrodni, mamy scenariusze. I w przeciwieństwie do kroniki zbrodni, nie prowadzimy tych scenariuszy w formie kooperacyjnej, a w formie rywalizacyjnej. I gra wygląda w ten sposób, że mamy pewien wstęp do scenariusza. Coś się tam ma wydarzyć w tym scenariuszu i musimy wybrać postać. W postacie zawsze do wyboru są trzy, bo gra jest od jednego do trzech graczy. Te postacie do wyboru to zazwyczaj są jakieś role. My tu nie mamy imion jako takich. To są jakieś tam no-nameowe postacie typu Myśliwy. A, będziemy operując jakimikolwiek, może nie tyle co spoilerami, co nawiązaniami tematycznymi, od razu powiem, będziemy nawiązani do pierwszego scenariusza. Mhm. Scenariusza o Wilkołaku. Tutaj nie jest to spoiler, bo jest to opowiedziane już we wstępie do scenariusza, gdzie dostępne są trzy postacie. To jest bodajże, on się nazywa Kupiec to był? Czy da, to był urzędnik, czy kupiec, to jakoś tak? Wiedźma i Myśliwy. I takie jedną z tych postaci możemy poprowadzić do swojego przeznaczenia. Jak to wygląda? Otóż gra składa się z planszy układanej z kart, takich kwadratowych kart, które przypominają trochę karty z Seventh Continent, a pełnią rolę też podobną trochę do kart z Tainted Grail. Tak? czyli takie taka mapa, która się Odsłania wraz z tym jak ją zwiedzamy Czyli pójdziemy w lewo To się nam te karty po lewej, które były zacienione Odsłonią i odsłonię się wszystkie, które z nimi graniczyły I tak tę tak, mapę sobie odkrywamy Chodząc takim naszym ludzikiem e, Małą figureczką po planszy tak? Bo tą mapę możemy faktycznie zwiedzać I Oprócz tego mamy też swoją taką Kartę, powiedzmy panel postaci Panel postaci, na której układamy Tą naszą kartę naszej, Naszego bohatera Oraz mamy takie trzy tory te teory to są nasze statystyki. Jeśli dobrze pamiętam, to była statystyka siły, zręczności i wiedzy, czy coś w tym stylu. W każdym razie czerwona, zielona i niebieska. Trzy różne statystyki, które będą nam pomagały wykonywać testy. Testy są tutaj ważne, o testach powiem za chwilę, ponieważ testy i system testów stworzony na potrzeby tej gry jest chyba jednym z najgenialniejszych test systemów Ameritrashowych testów, jakie widziałem w grach klaszowych w ogóle. Więc to jest naprawdę tak ja powiem, jak sebic spod, <laughs> spod bloku. Bardzo, bardzo fajny mechanizm, ale o nim za chwilę. I jak płynie tam gra? Każda z tych postaci ma swoją kartę. Wybierając postać do danego scenariusza, nie wiemy jeszcze, jaki jest cel tej postaci, jaka jest rola, w ogóle o co chodzi. Po prostu musimy na chwilę trafiać wybrać, czy chcemy grać myśliwym, czy w sumie wiedźmą. No i wybieramy, odwracamy wtedy tą kartę i na odwrocie tej karty jest dopiero napisane, co właściwie ta postać... Osiągnąć. Jakie są jej dwa możliwe do spełnienia przeznaczenia, czyli, tak jakby cele, cele w, cele w danej misji, tak można tu powiedzieć. Jest cel niebieski, jest cel czerwony. Eee, mogłoby się wydawać, że niebieski, tak jasna strona mocy, ciemna strona mocy, nie czerwony. Eee, nie, prawda. Są postacie, które są takimi kubańcami, że trudno w ogóle określić, który z tych ich, które z tych ich przeznaczeń to jest te dobre, a które jest złe, bo najchętniej by się wzięło tego chłopa, który masz, masz, masz grać i wsadziło do kryminału. Po prostu postacie bywają tu bardzo antypatyczne, o czym powiemy przy temacie. Ale no, mamy taką postać, mamy te dwa przeznaczenia, mamy tą planszę składającą się z kwadratowych kart, mamy ten nasz panel postaci, gdzie są te suwaczki gdzie będziemy tam zdobywać jakieś punkciki i robić testy, no i mamy też masę różnych kart Przedmiotów, których możemy używać. I w przeciwieństwie do, do, do kronik zbrodni, tutaj te karty mają faktyczne zdolności, bo tak raz zdecydowanie bardziej przypomina taki troszeczkę crossover posiadłości szaleństwa z kronikami zbrodni. Gdybym miał to połączyć, to właśnie to by było takie nieślubne dziecko tych dwóch gier, a gdyby znaleźć takiego najbliższego krewniaka, to chyba Tainted Grail byłby najbliżej, chociaż on jest dużo bardziej rozlazły i ciężki mechanicznie. Tam trzeba zrobić dużo więcej rzeczy, żeby cokolwiek osiągnąć, a tutaj po prostu się płynie z historią i czasami porzuca kostką parę razy. No, ale jak to wygląda? Otóż w Twojej turze możemy się gdzieś poruszyć, a potem w tym miejscu, gdzie się poruszyliśmy, o ile się gdzieś poruszyliśmy, wykonać jakieś akcje. Zazwyczaj jest to interakcja z różnymi punktami interesującymi na mapie. Te punkty są klikalne w aplikacji, a zaznaczone znacznikami na tej mapce naszej. I na przykład, jeżeli Poruszymy się do miejsca, gdzie jest kościół, możemy do kościoła wejść, w tym kościele możemy kogoś spotkać, możemy z nim pogadać, możemy z nim pohandlować, możemy na przykład próbować coś ukraść z koszyczka, ze skarboneczki, jak jesteśmy niecnym człowiekiem. No i jak będziemy chcieli ukraść, to możemy to zrobić na różne sposoby, bo jeżeli mamy na przykład narzędzia złodziejskie, to możemy w czasie próby złodziejskiej, kiedy nam aplikacja mówi, że możesz zeskanować przedmiot, zeskanować te narzędzia i otworzymy tą, tą skrzyneczkę bez użycia. Siły, na przykład. A jeżeli nie mamy takich narzędzi, to możemy skorzystać z testu. I teraz omówię Wam, postaram się omówić Wam system testów. Jak to wygląda? Otóż mamy takie tory. Nie pamiętam, jaki jest maksymalny, maksymalna liczba. Chyba 12. Od 1 do 12. I na początku gry każda z postaci na tych torach umieszcza takie specjalne dyski. Na odpowiednich wartościach. Powiedzmy, że. Żeby otworzyć skrytkę potrzebujemy siły, tak? będziemy ją próbowali wyważyć. No i na tym torze siły mamy umieszczony znacznik na polu z dwunastką, na polu z dziesiątką i na polu z szóstką. To takie znaczniki sam poukładają. I jak to działa? W każdej turze mamy do dyspozycji kilka kostek, dużych kostek podstawowych, którymi rzucamy zawsze. To są bodajże dwie kostki, jeśli dobrze pamiętam. Oraz dostajemy czasami z różnych bonusów, ale też co rundę, zawsze chociaż jedną, kostkę specjalną taką. Nie pamiętam jej nazwy, ona jest po prostu kostką dodatkową. Są to kostki, na których są różne wartości, chyba od 1 do 3, jeśli dobrze pamiętam. I możemy takimi kostkami sobie rzucić i sumujemy wartości wyrzucone na kostkach. I teraz, co jest istotne, po sumowaniu tych wartości, wychodzi nam pewna liczba. Powiedzmy, że wyszło nam 10, właśnie. I patrzymy, Ile do 10 włącznie mamy umieszczonych znaczników na tym torze umiejętności, którą testowaliśmy? Jak powiedziałem, miałem znacznik na 12, 10 i 6. Czyli od 0 do 10 mam dwa znaczniki, bo jest 1 na 6 i jeden na 10. To jest poziom sukcesu testu, który wykonałem. W tym momencie wpisuję ten poziom sukcesu do aplikacji, czyli 2, bo dwa sukcesy, bo na 6 i na 10 trafiłem i aplikacja mi coś wypluje. Jeśli było zakodowane, że dwa to jest wystarczające, żeby tą skrzynkę wyważyć, no to uzyskałem sukces. Jeżeli nie, to namęczyłem się, ale dostanę jakoś rekompensatę. Co jest ważne i niestety jest to minusem tego systemu, przynajmniej może system jest super, natomiast jest to minusem zakodowania w aplikacji, aplikacja nie zapamiętuje naszych prób. Więc jeżeli rąbaliśmy w tą skrzynkę 10 razy, ale za każdym razem wypadało nam słabo, to nasze, te nasze rąbnięcia nie przybliżają nas do sukcesu. Zawsze trzeba osiągnąć ten sukces w jednym rzucie. Czyli jeżeli wymaga aplikacja dwóch sukcesów, żeby daną rzecz osiągnąć, to trzeba te dwa sukcesy mieć na raz. Nie można niestety tego robić po kawałku. Więc to jest taki drobny minus, ale myślę, że już wiecie, jak, na czym polega system testów. I żeby było jeszcze bardziej ciekawie, to ten system jest ubogacany przez różnego rodzaju przedmioty, których można używać. I te przedmioty, jak się domyślicie, oprócz tego, że można ich zeskanować, żeby automatycznie zdać dany, dany test, to o, oprócz tego pozwalają na przerzuty, na przykład, dodawanie nowych kości, przesuwanie tych znaczników, używanie innej umiejętności zamiast tej konkretnie, na przykład tym razem zamiast siły, użyj yy, toru wiedzy, więc to pozwala bardzo fajnie lawirować, bardzo fajnie dostosowywać się do sytuacji, i ta zabawa tą swoją postacią yy, świetnie. Yy, komplementuje ten aspekt yy, cyfrowy, mhm. bo mimo tego, że ta gra w większości się dzieje na tablecie, bo najlepiej grać ją na tablecie, bo ekran naszej telefonu za mały, troszkę, żeby tak komfortowo grać, to jednak czujemy, że mamy tą swoją postać, mamy te fizyczne elementy, rzucamy tą kostką i to jest bardzo fajne. Te... Jest to chyba najlepiej pożeniona aplikacja z elementem planszowym, że czuć faktycznie, że mimo tego, że Robimy faktycznie rzeczy w aplikacji, wszystko wrzucamy do aplikacji, to ten, bez tego elementu fizycznego nie byłoby tak przyjemnie. Troszkę to jest jak posiadłość szaleństwo, myślę. Ten poziom sympatycznego połączenia tych dwóch elementów. Nie zaburzający klimatu. Nie zaburzający klimatu, przynajmniej to nie zaburza klimatu, bo że coś zaburza klimat, to się za chwilę dowiecie, ale poczekajcie. To konkretnie nie. Poczekajcie, jeszcze nie. No, i tak to mniej więcej działa, tak? Czyli my sobie chodzimy w danej turze naszą postacią, coś tam pogadamy, czegoś się dowiemy, może coś zdobędziemy. Możemy w razie czego, gdybyśmy się przyblokowali, zapytać również o przeznaczenie, bo mamy te kody QR na naszej karcie postaci, możemy tam zeskanować, pytając o te konkretne przeznaczenie. Czyli jeżeli moim przeznaczeniem jest na przykład, nie wiem, powiedzmy, wymyślam teraz, żeby wam nie zespoilerować, spoilerować, zdobyć, zdobyć trutkę na, na szczury. Albo zdobyć magiczny flet, żeby te tury wyprowadzić, no to mogę zapytać na przykład rzemieślnika, czy on wie, kto zrobi taki flet. I jak zeskanuję te moje przeznaczenie, zrób flet, to on powie: A, to ja umiem ci wystrugać, albo jeżeli on tego nie zrobi, to powie: Ale wiem, że tutaj jest gdzieś gościu, który na przykład naprawia organy w kościele i on może ci pomóc, nie? No więc są takie pomoce, tylko że to wymaga zmarnowania tury. Więc jeżeli nie wpadniesz na ten tryb myślenia twórców, no to zmarnujesz, turę, a inny gracz w tym czasie może robić swoje, nie? Bo jest to gra rywalizacyjna. Po zakończeniu Twojej tury, które ma przeciwnik, i on będzie teraz poruszał się i skanował i robił testy. I tak sobie skanujemy, chodzimy, szukamy, zdobywamy przedmioty, robimy testy, aż do momentu, gdy jakiś z graczy aktywuje swoje, swój finał. Finał to jest taki specyficzny ciąg testów, którym przygotowujemy się już do zrealizowania swojego przeznaczenia, ale nadal z podziałem natury. Więc nadal inny gracz może też aktywować swój finał i nawet go prędzej zrobić niż my, jeśli nam nie wyjdzie odpowiednio wcześnie. Więc nie jest tak do końca, że jak ktoś już aktywuje finał, to, to nie da się go jeszcze doścignąć, da się jeszcze, chociaż nie jest to proste. I tyle. Tak mi się wydaje, że udało nam się przedstawić. Tam mi się w tym momencie udało przedstawić Wam mniej więcej z ręb tej mechaniki, jak to wygląda. Większość scenariuszy w podstawce tworzy kampanię. Kampania złożono, kampanię złożoną z czterech scenariuszy. Oprócz tego mamy jeden taki ni to wprowadzający, ni to taki pełny scenariusz o wilkowaku Bardzo fajny swoją drogą. No i to jest wszystko. W pudełku podstawowym mamy scenariusze 5. No i potem są jeszcze dodatki, ale o tym to o Dobrze. To tak ta gra działa. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem powiedzieć i że macie w głowie jakiś tam obraz tego, jak to. Śmigam, bo teraz będziemy to rozbierać na kawałki. Temat, Iwona. A ja temat. Się e, temat, tak jak wspominałeś, o tym no. realizmie magicznym. Tak. To, to tutaj mamy. Dokładnie I ten tak. ten temat jest dosyć ciężki i taki mm, poważny. Nietypowy. I trochę miejscami przytłaczający. Tak, jest, są to... to nie jest to fantazy, mm -hmm. bo, bo, bo nie jest to typowe fantazy. Mamy tutaj jednak takie na poły historyczne podejście. Bardziej bym powiedział, że ten temat jest taki, może jak jakieś bajki, braci Grimm, takie bardziej mroczne, mhm, coś w tym tak. stylu. Nawet ten trop bym poszedł za tym tropem dalej, bo pasuje do tego fakt, że nasze postacie nie mają imion one mają funkcje, nie? więc mamy myśliwy, tak jak była babcia, myśliwy, czerwony kapturek. tam nikt się nie, nie przyłówuje imiona, mhm. nie? Tutaj, tutaj jest tak samo mamy tylko i wyłącznie jesteśmy jakimiś funkcjami. W tym świecie nikt się nami specjalnie nie przejmuje. Nie jesteśmy znanymi osobami, które gdzieś tam ktoś lubi, kojarzy i pamięta. Mało jest tutaj takiego tej personalizacji tej postaci i to też wpływa na, niestety na odbiór tego tematu, bo trudno nam się do końca przywiązać do tej postaci. Mhm. Ja miałam nie te cele, tak? Mhm. Coś sobie wybrałam do zrobienia. Ale nie poczułam z tą postacią Jakiegoś jakiejś więzi. głębokiej więzi. No, ja tak samo, nie, ja miałem taką postać, że miałem ochotę wziąć tego chłopa i powiedzieć, idź, idź pan gdzieś chce, nie? No to strasznie antypatycznych ja. ludzi trafiają. Dobrze, że nie poczułeś więzi. No nie poczułem więzi, no i woda na pewno by nie chciała, żebym poczuł więzi, zważywszy na to, co ten chłop robił. Więc, no, no nie. Nie, nie, nie jest to gra dla każdego. A najgorsze jest to, że wybierając tą postać, My nie wiemy, kogo wybieramy, bo dowiadujemy się dopiero, jakie są ich motywacje, jak odkryjemy to. A jak już odkryjemy to, no to już no nie możemy wymienić, bo zepsujemy sobie zabawę później. Bo jak ktoś inny będzie. Czyli znaczy, nie możemy przeczytać czegoś o danej postaci, a potem dać to komuś innemu. Się. Nie może być tak. Mhm. Bo to, że my nie znamy swoich przeznaczeń, jest głównym kluczem tej rywalizacji tutaj. Bo wszystko inne jest nam znane. I to jest kolejne dziwactwo tej gry, ponieważ jesteśmy sobie postaciami w świecie gry. Ja powiedzmy myśliwym, ty powiedzmy wiedźmą. I znamy swoje cele. Tylko my sami. Ty nie wiesz, co ja mam zrobić. Ja nie wiem, co ty masz zrobić. Natomiast wszystko inne, co robimy. Wszystkie rozmowy, wszystkie wypowiedzi, wszystkie nasze zakupy, wszystkie nasze poruszania się, zwiedzania świata są już dla nas jawne. Czyli ja widzę, że ty się poruszasz. Ja widzę, co do ciebie mówią ludzie w mieście. Ty widzisz, co do mnie mówią ludzie w mieście. Ty widzisz, jak, jakie ja, jakby, zadania podejmuję, co robię, to jest kompletnie jakiś dysonans, tak? Bo jakim cudem? No. Ja już też potem wiedziałam, co ty będziesz robił, no. mniej więcej czułam, no. wyczuwałam to mhm. i wyczuwałam pewne powiązanie z tą moją no postacią. Tak, tak, tak. tak. No ale no, teoretycznie powinno to sprawić, że będziesz chciała robić coś, co mi przeszkodzi, natomiast w tej grze nie można sobie za bardzo szkodzić, nie, no to można no, coś nawet tam... Nawet jeżeli bym chciała, to już było na to za późno. późno, za tak, no i to, to będzie kolejna cecha tej gry, natomiast tutaj jeszcze chciałbym przystanąć na chwileczkę na tym dziwnym takim właśnie dysonansie w odbiorze tego, co się dzieje, bo z jednej strony my jesteśmy tą postacią, prawda, a z drugiej strony my wiemy wszystko, co robi ta druga mm. postać. Więc trudno się troszeczkę jest tak wczuć w klimat, że ja idę teraz do lasu i gdzieś tam w tym lesie coś robię, skoro wiem, że ty na drugim końcu miasta robisz tamto, a ty wiesz, że ja na drugim końcu miasta w lesie zbieram grzyby. Nie? No to, to troszkę tak sprawia, że my. Już pomijając to, że się trudno tych postaci przywiązać, bo są bezimienne, bo są takie antypatyczne często, to jeszcze dodatkowo nas to wybija ponad tą planszę i, i tworzy z nas jakichś takich dziwnych demiurgów latających nad planszą, którzy obserwują ten świat właśnie z lotu ptaka i widzą, że jakieś tam jednostki coś próbują ze swoim przeznaczeniem zrobić. Troszkę się czujemy jak tacy, jacy właśnie kreujący los tych postaci bardziej ludzie, znaczy demony bądź anioły bądź jakieś bóstwa niż te postacie jako takie. Takie, takie. takie ja mam skojarzenie. Tak trudno mi się troszeczkę było. W przeciwieństwie do takich kronik zbrodni zżyć z tą postacią i faktycznie gdzieś tam się interesować jej losem. Bardziej to było na zasadzie rozwiązywania łamigówki, co ten chłopek faktycznie zrobi, nie? a nie że to ja to robię. Więc to było trochę mi to zgrzytało i byłem zdziwiony, że, że tak to wygląda, prawda? No, takie to było troszkę dziwne. Chociaż te takie troszkę rpg doświadczenie jak najbardziej płynęło, tak? Bo rozmawialiśmy, no tak, było coś, tak? Ne? Tak, ale jakby tak obok. Tak, tak, troszkę obok, co, co nie do końca było tym, co się nam mogło wydawać. I właśnie ta rywalizacja tutaj, bo tak jak mówimy, pierwsze competitive story-driven RPG, like board game ever. Czy te competitive to tak bardzo na dobre tu wyszło? Bo mam dziwne wrażenie żeby gdyby ta gra została zaplanowana jako gra może nie kompetityw, tylko jakoś inaczej, tak znaczy się nierywalizacyjna, to chyba trochę lepiej by ten system tu działał, bo dziwne to jest, kiedy mamy grę, gdzie każdy ma inny cel, gdzie ten cel jest fabularny, gdzie ten cel jest dyktowany domyśleniem się, co trzeba zrobić, gdzie trzeba iść, jakby wejściem w ten tryb myślenia autora, i każdy ma zrobić coś innego, i to, czy on to zrobi szybciej od innej postaci, Decyduje o tym, czy on wygrał, no to niestety dostajemy grę, która jest bardzo podatna na łatwiejsze lub trudniejsze do zrealizowania cele. Właśnie. Tak? I to na przykład mnie bardzo zabolało. Miałam z tym największy problem. No, da, tu i da się pogubić mhm. i czasami można zmarnować kilka tur tak. na głupoty. Tak. Że, o, zrobię sobie ten cel, wydaje mi się sensowny, sensowny bardziej ambitny. I, i będzie super, będzie bardziej klimatycznie, będę sobie no, eksplorować no, 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 i coś będzie tam fajnie, robić. Yy, a potem nagle okazuje, okazuje się, że mój przeciwnik poszedł po a, i ciach. Tak i po coś, co ja bym sobie mogła od tak zrobić, zrobić i wcale bym się nie musiała aż tak starać. No właśnie. I to jest problem gier, gdzie gry jednak e, rywalizacyjne często nas e, no, łudzą takim, tym. Yy, no, no, jeżeli mogę zrobić coś łatwiej, to czemu nie? Prawda? Mm. Nawet jeśli tematycznie to nie do końca nam leży, to wiemy, że wygramy dzięki temu. No i tutaj jest wybór znowu gracza, czy chce mm. przegrać, no. prawdopodobnie, czy chce zrobić coś zgodnie no tak, ze swoim swoją No tutaj mamy eksplorować, coś tam odkrywać, no to musimy. No właśnie nie! Czasu, się no to się nam wydawało, tak, ale nie. Tych, że nie mamy eksplorować ani odkrywać, tych, że mamy się ścigać do Ale... wypełnienia celu, który A... cel akurat na bardziej zanika. To ja na przykład byłam zupełnie na coś innego nastawiona. To się, jak po, po, to się powinno nazywać? Symulator średniowiecznego oportunisty, nie? Coś w tym stylu, nie? W sumie to miałem uratować tę księżniczkę. O! Ale widzę, że jest tutaj trutka. To może ją otruję, bo akurat tą trutkę zgarnąłem. To pozwoli mi wygrać moje złe przeznaczenie. Ha ha ha! Zwyciężyłem. Wspaniale! No nie no, ta gra tak działa, nie? Ja chcę robić jeden cel, ale widzę, że po drodze bardziej idę w kierunku drugiego, a to chrzanić to idę w ten drugi. No bo wygra wtedy. No i wydawało się nam, że, 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 że będzie to troszeczkę bardziej... Yy... Subtelne to, co się tam dzieje w tej grze, że będzie to bardziej sensownie rozplanowane. A tu ani nie można sobie za bardzo blokować, ani, czyli ta rywalizacja jakoś specjalnie no, nie jest zbyt zacięta, bo, 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 bo gdyby tak było, to, to by była tak gra zepsuta już całkowicie, bo gdyby się dało zablokować komuś jego przeznaczenie, no to, no to, to to by było słabe. Dlatego większość rzeczy można z kilku źródeł zdobyć. Co najwyżej możemy kogoś spowolnić i to też raczej na chybiu trafił niż celowo, bo nie mamy czasu, żeby myśleć o tym jakoś spowalniać specjalnie. No i tak to jakoś się później rozmywa, nie? No bo właśnie ani ani ta rywalizacja nie jest specjalnie porywająca, bo bo, bo nie możemy się na niej specjalnie skupić. Ani też znowu te nasze cele nie są na tyle jasne i klarowne czasami, żeby się móc na nich sensownie skupiać, na tym jednym i go realizować. Bo Taki to jest troszeczkę rozlazły ten system. Trochę tutaj zakała pućkałem w tym, co chciałem powiedzieć, bo o tysiącach rzeczy myślałem na raz, ale no mam nadzieję, że wiecie, wiecie, co mam na myśli. Że nie, nie do końca tej grze dobrze robi to, że ona jest grą rywalizacyjną. Taki jest clue tego tego, tego. I te poznawanie tematu przez to, że słuchamy wszystkiego, co inni ludzie robią, mimo że w sumie nie mamy szans, żeby o tym wiedzieć, też jest dość dziwaczne. A sam temat to jest taki dość nie powiem, że sztampowy, bo jest to temat nietypowy. Jest bardzo fajnie wpisany ten, w ten wiek właśnie e, głodu, tak? czyli ten 14, 14 wieczny głód, wojny, zarazy i śmierć, czyli w sumie ja się nie dziwię, że tam Jeźdźców apokalipsy sobie wyobrażali, skoro takie rzeczy w sumie i to jest apokalipsa. Główną postacią w kampanii jest tu Abaddon, czyli anioł, y, anioł, anioł, anioł śmierci. I idzie czarny król, abandon. Więc jest to taki trochę klimat, właśnie apokaliptyczny. Do tego magia. Magia, jakieś tam rytuały. Mm -hmm. Roczne rytuały dla wiadomo kogo chwały, więc dzieje się tu dziwnie, natomiast jest to wszystko pozbawione polotu takiego. Jest to robione jakby tak szablonowo. Pierwszy scenariusz to jest tak idealnie skrojona, marketingowa po prostu pocztówka z tej gry, że wow, pierwszy scenariusz daje ci najlepsze, co możesz w tej grze mieć w najbardziej skondensowanej formie. A cała ta kampania później to jest niestety już zaliczanie takich typowych tropów, które mogą się kojarzyć z tym tematem. Niespecjalnie lotnych, niespecjalnie ciekawych, jakoś nie też super napisanych. Kroniki zbrodni no zjadają to swoimi sprawami na śniadanie. Już nie pomnę tych postaci, które są dość takie jałowe. No. Gdyby nie ten system testów, który jest bardzo fajny, to byłoby słabo, nie? A jest to chyba troszeczkę Potwarz dla gry narracyjnej, kiedy ja głównie zachwycam się jej mechaniką testów, a o narracji to tak średnio mogę średnio. powiedzieć, że jest super, i o tym sposobie jej prowadzenia poprzez właśnie tą rywalizację, która jest dość dziwaczna, i odkrywania poprzez to bycie duchem nad światem zamiast bycie postacią. Więc, no, specyficzne. I tu od razu też, jeżeli słucha nasz Josz, a jeszcze nie zagrał, bo był tego ciekaw w swoim odcinku, jak wyrażał opinię o. O pierwszym scenariuszu. Nie, Marcinie, nie przechodzą decyzje w kampanii. Czyli jeżeli zaczniesz pierwszy scenariusz kampanii i skończysz go zwycięstwem postaci X, to ta kampania specjalnie o tym ani nie pamięta, ani te decyzje, które podjąłeś w pierwszym scenariuszu wcale nie są specjalnie ważne i wiążące dla kolejnych. Scenariuszy kampanii, więc tekst z wielką czcionką napisany na kiskanterze, że Your choices change the state of the world forever. No to forever znaczy tutaj powinna być gwiazdka małym duszkiem tak długo jak trwa scenariusz, nie? Mm -hmm. Czyli albo do, mniej więcej do następnej tury. To tutaj jest te forever. Nie jest to specjalnie e, to, czego się spodziewałem. Ja liczyłem, że na przykład jeżeli spłonie kościół w pierwszym scenariuszu, to w czwartym będzie już na przykład spalony. Tak? Że, że, że będą tam takie, takie rzeczy, tam będą się działy. Bo przecież to jest to, czego my wymagamy od aplikacji, żeby mogła wprowadzać takie szalone rzeczy, które gdyby nie wykorzystywać aplikacji, byłyby trudne bądź żmudne do zrobienia. Pozwalać sobie na kodowanie jakichś takich właśnie ciekawych, zaskakujących sytuacji, które normalnie wymagałyby od graczy. W, grających w planszówkę bez aplikacji, przekładania masy kart, wytasowywania rzeczy i tak dalej. Takie rzeczy bym o, oczekiwał od takiej gry, a tu ich nie ma. No to jakieś tak akcenty się trochę zmieniają. Nawet to, która postać wygra dany scenariusz specjalnie nie ma wpływu na kolejny, co jest słabe, zwyczajnie słabe, bo można było to zrobić dużo lepiej. No i ja mam nadzieję, że ten system jeszcze zostanie gdzieś użyty w innym w innym e, projekcie i wtedy będzie byłością bardziej, chociaż wtedy to już nie będzie Time of Legends, czyli tak fajny temat, tak fajna oprawa, tak fajne w sumie motywy, bo to, to wszystko jest super fajne. Ten klimat jest tam wyczuwalny, natomiast jest on rozmieniony na drobne poprzez mało ciekawe elementy tego tematu. Słyszałem, że druga kampania robi to lepiej, ale no, co z tego, skoro pierwsza robi to średnio? Nie? No, więc, no, o, zagramy jeszcze w drugą, bo to nie jest też tak, że nam się totalnie źle grało. Grało się nam całkiem przyjemnie i fajnie się spędzało ten czas, natomiast spodziewaliśmy się więcej. Mimo wszystko, jednak, kilkanie było przyjemne, skoro już tą grę sobie spaliśmy. Dobrze, to myślę, że to o temacie było najwięcej. No właśnie, ale też, trochę, no nie, też trochę też wybiegliśmy w inne elementy. Będziemy najwyżej streszczać, ścieśniać i, i, i do brzegu. Ale myślę, że to jest chyba najważniejszy element tej gry. I myślę, że jeżeli ktokolwiek chciał wiedzieć coś o, o Destinis i o tym, jak, jak działa właśnie ta jej mechanika, i jak ten temat jest w tej mechanice odbity, no to, to, to właśnie to trzeba było tutaj dość solidnie prze, przemaglować i omówić. W szczególności, że no nie obyło się tutaj bez potknięć. A to takie elementy zawsze trzeba mocno uwypuklić. Żeby z każdej strony każdy mógł sobie rozważyć, czy te rzeczy, o których mówimy, mu przeszkadzają, czy wręcz przeciwnie. Prawda? Prawda. Prawda. Czy też, może nie do końca Wybiega. prawda, ale prawda, <grywka> czy wycofanie. Nasza opinia, tak. Nie, nie, nie wybiegajmy aż tak daleko, że prawda. Dobrze, no i to teraz będziemy przechodzili do interakcji. No tak, ale czy o tej interakcji też nie powiedzieliśmy? No trochę tak, właściwe. więc może Iwona podsumuj. Może Iwona podsumuj, ok, gramy tutaj równolegle, uh -huh. e, mamy te cele. Uh -huh. Swoje własne cele, ale równolegle masz na myśli, że w turach, tak? Uh -huh. Tak. No, więc gramy sobie, ja, ja robię swoją turę, ty robisz uh -huh. swoją turę i tak po tak. kolei gramy. I tak sobie odkrywamy, chodzimy po różnych lokacjach, uh -huh. w miejscach. W miejscach, postaciach. W postaciach, coś tam się dowiadujemy, uh -huh. czasami okazuje się, że Trzy tury zmarnowaliśmy na rzeczy, które są średnio potrzebne nam, i jeżeli nie potrafimy tak, 57, się mentalnie. 55 raz otwieramy skrzynkę. No właśnie, i dostajemy w nic kolejny totem. Ty, Iwona, ile miałaś? Chyba cztery talizmany, nie? Tak się tak, ci talizmany do, dolosowały te. bardzo dużo. No więc tutaj niestety, ale też to, jak nam dolosują się e, przedmioty, ma istotny wpływ na to, jak gramy później. Jak ja mam masę fajnych przedmiotów, a ty masz cztery talizmany, to nie jest fajne, nie? A tak może być. Tak niestety może być. I to nie jest spoko, A sama interakcja nie jest jakaś specjalnie duża. No jak na grę rywalizacyjną no można by się spodziewać większej. No właściwie y, mieliśmy taką sytuację, że ja poszłam w jedną stronę, ty poszedłeś w drugą coś stronę. Coś robiliśmy, tam sobie robiliśmy. I, i potem i ja wygrałem. Potem ty wygrałeś, bo. Znaczy, mówimy cały czas o pierwszym scenariuszu, tak, bo o nim się tak. opieramy, na nim trzeba się o czymś, o na, na czymś oprzeć. No? No. No. no i trochę mnie to bolało. Nie? No no tak, w szczególności, że boli też, e, i tu mankament aplikacji, brak przycisku cofnij. Nawet jeśli tak. to nie, nie zmienia nic w świecie gry, to już nie cofniesz swojej decyzji. I to nie jest fajne. I nawet jeśli twoja decyzja nie wprowadziła żadnych nowych danych, to nie możesz cofnąć. Nawet no, przez pomyłkę sobie miźłeś tam gdzieś. Tam, no ja sobie tego tak właśnie miziałam, tam. No po aplikacji wow, i zmarnowa, nie? No oczywiście ja potem też zmarnowałem turę, żeby było porówno, ale kurczę, to to jest trochę słabe, nie? Nie jest to fajne, że nie można cofnąć swojego ruchu albo że nie ma jakiegoś zatwierdzenia dodatkowego. No, więc interakcja teoretycznie gra rywalizacyjna, pierwsza na świecie gra kooperacyjna, pre... ja gra rywalizacyjna. <laughs> chciałbym, żeby to było. Tak, chciałbym to już, podświadomość Pod świadomość, przemawia, ale tak nie jest. A, a nie ma tej rywalizacji za dużo. No, bo to jak nawet jak coś podbierzemy, to i tak ten inny gracz to zdobędzie z innego źródła, bo inaczej gra by była zepsuta, gdyby można było kogoś upupić całkowicie, nie? Więc no nie, nie, te nasze przeznaczenia się rzadko kiedy krzyżują ze sobą, znaczy formalnie się krzyżują, tak? Ale my o tym nie wiemy aż do zakończenia zazwyczaj. Bo konia z rzędem temu kto wymyśli No wcześniej niż w 90 czy 80% gry jak ta nasza postać jest związana z postacią współgracza. No nie da się tego dojść. To nie jest tak zrobione, że właśnie my... o, jakie to jest ciekawe, że coś tam on prawdopodobnie jest moim wujkiem, nie. To żadne, nic z tych rzeczy, to nie są jakieś takie, to nie jest I'm your father look i wszyscy robią wow, nie, mhm. nie to nie, nie no, wszystko jest właśnie takie troszeczkę, mam wrażenie, że po tym pierwszym scenariuszu to im się pomysły trochę skończyły, a główna para poszła właśnie w, w licencję i pomysł na testy, nie, I a, a tam jakiś tam scenariusz się dopisze, nie, to się nam dorobi, panie mhm. kierowniku. No więc y, to tyle. No, z tej, z interakcja nie jest specjalnie zaawansowana, więc tyle, tyle mogę o tej interakcji powiedzieć. Skalowanie, bo to też jest ciekawy temat. No, a my graliśmy w dwie osoby. Tak, no jak zawsze, pełną parą. Jak zawsze, pełną parą. I jak słyszeliście już, nie? Było takse. Było takse. Bo tak jak mówiliśmy, nie chcemy kręcić się nie w kółko. Mm -hmm. <laughs> Żeby nie powtarzać znowu, jeszcze w plusach i minusach będziemy o tym mówić, ale no, z jednej strony prowadziłaś postać, nie? A z drugiej strony słyszałaś też wszystko, co moja postać robi. I tak sobie pomyśleliśmy, że może w solo byłoby lepiej. I sprawdziliśmy solo. Tą postacią, którą nie graliśmy. Ale znowu w solo to nam ciśnie, strasznie gra nas ciśnie, nie? Więc trzeba wybrać ten tryb eksploracji. I no, solo jest takse. Mhm. <laughs> takse, no. Teoretycznie spoko, bo naj najlepiej widzisz ten świat jako ta jedna postać i to jest ok. Ale jednak coś tam tracisz, więc wydaje mi się, że to są dość głęboko za zakorzenione w tym systemie gry pewne Cechy, które niekoniecznie muszą się podobać, co nie? A w trzy osoby chyba byśmy nie siadali, nie? W trzy osoby do tego byłoby trochę za długo, za dużo czekania na, na swoją, swoją kolejkę. Nie wiem, nie wiem, nie Dwie osoby było chyba tak w miarę najlepiej. Le, lepiej ta gra nie zadziała już, nie? <laughs> tak mi się chyba wydaje, że, że, że skalowanie. No jeżeli już grać w te Destiny's, to raczej w dwie osoby, tylko trzeba przyjąć na kartę ten sposób grania. Że druga osoba będzie. Słuchać tego, co, 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 co my widzimy, co my odkrywamy, i, i po prostu tak gra tak działa. No. Tak sobie to wymyślili. Okej, okay, no więcej chyba nie ma sensu tutaj mówić. Skalowanie było, no to regrywalność. No i tutaj chyba podobnie, nie? Do no z, tak jak w kronikach. No, no, no niespecjalna. nie niespecjalna. No niespecjalna jest ta regrywalność, no, tak? No. Już poznamy te cele tych postaci, to co no. grani w kolejny raz, no. To tak jakby po sznurku, nie? Odhaczanie, no co tak, zrobić. No, no mogę sobie wybrać co, inny cel, no, to, ale to jest. No, jedynie co, żeby pokliczać po aplikacji, posłuchać, ale tam nawet te, te, te pisarstwo nie jest jakoś mm -hmm. tak wybitne, żeby tego słuchać. A znając cele postaci, to po prostu odhaczamy pewne elementy. Aha, więc ta wiedźma musi najpierw iść tutaj, żeby zdobyć to, bo potem będzie musiała iść mm -hmm. tam, żeby zdobyć tamto. Możemy co najwyżej zrobić to szybciej próbować zrobić to efektywniej, ale nie ma to żadnego wpływu na nasze wrażenia z rozgrywki i nie jest to specjalnie fajne, nie? bo po prostu robimy to samo. A po, no chyba, że zagramy sobie jedne raz w dwie osoby, a potem trzeci raz solo tą jedną, której nie wygraliśmy. No, tak, no to No to można w ten sposób sobie poznać przynajmniej pełnię wszystkich fabuł i wszystkich postaci, więc to jest chyba najbardziej sensowna opcja e, obcowania z Destiny's, bo poznajemy tą grę z dwóch stron, tak? Chyba tak byśmy to polecali. My tak zrobiliśmy i wydaje mi się, że, że to była w miarę optymalna opcja, chociaż nie sądzę, żebyśmy całą kampanię przechodzili tymi postaciami, które po pozostawały, bo nie jest ta fabuła na tyle porywająca, żeby to robić. Skoro nie oglądamy filmów 10 tysięcy razy, które są dużo lepsze fabularnie od tego, to i nie będziemy grzebać się też przy planszówce, która też wymaga sporo Układania tutaj i do wykonania, przechodząc. A propos układania, to gra jest ładna, nie? E, tak, mamy bardzo ładne grafiki. No. E, terenu, oprawa kart jest. E, tak, wszystkie, tak. wszystkie ramki, rameczki. Styl. Postacie są oni zaprojektowane. No, figureczki też są fajne, mhm. tylko, że mylą się, nie? I te wyjmowanie ich za każdym razem z tego pudełka, wkładanie, szukanie, którą postać mam wyłożyć, no nie jest zbyt mhm. intuicyjne i potrafi wkurzyć. Nam to troszkę wadziło, ale domyślam się, że będzie masa osób, która będzie bardzo wkurzona, że musi szukać tych małych filigranowych postaci, bo trochę gorszym świetle od razu nie widać, kto to jest, bo są z ciemnego plastiku. <laughs> no, więc ups. Wszystko jest grube, dwuwarstwowe, to akurat fajnie, że plansze są dwuwarstwowe, żetony są trochę aż za grube. Trochę komicznie grube, bo jakby ktoś skleił dwa grubaśne żetony ze sobą. Takie, takie, takich grubych żetonów w życiu nie widziałem jeszcze, więc one są grubsze chyba niż wysokość tych pokerowych żetonów do Brasa. Takich z tej wersji Deluxe, tylko że z kartonu. No więc jest to troszeczkę dziwne. Jeśli chodzi o wykonanie, no to odnośnie aplikacji, jest, w sumie jest bardzo fajna. U mnie był problem z tym, z tym że cofaniem. coś tam nacisnęłam i nie dało się tego cofnąć no. i to się zadziało I parę trof... razy. No zadziało się, ja, ale no to, to, to tak niestety jest to w trochę pele, że nie da się pewnej rzeczy cofnąć. No i ta muzyka w aplikacji w kółko ta sama leci. Może w aktualizacji coś zmienili już, że jak my graliśmy, to była ta sama muzyka cały czas i było to dziwne dziwne bo my gramy niby spokojnie a to haj tam doleci organ nie no to takie trochę tak jakbyś puszczała sobie muzykę gieznych do jedzenia lodów nie wiem na przykład dziwne to jest to, co lubi no to, co lubi ale jest to troszkę niedopasowane trochę więcej mogłoby tych dźwięków tam być bo, bo da się zrobić takie hopki. bardziej tak bardziej niż jeden, jeden utwór muzyczny więc to no i chyba tyle, no kostki są prześliczne. To trzeba dodać, że kostki są wow 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 bardzo ładne. Dawno takich ładnych kostek. Nie widziałem i szkoda, że to nie są kaszustki, chociaż może i lepiej, bo gdyby to były kaszustki, to miałbym problem, żeby się rozstać z tą grą, a tak to to są kostki dedykowane, więc przynajmniej nie, nie będę ich żałował, że ich już nie ma, a są ładne, bo to jest fioletowy, ze sreb, ze złotym, taki buch właśnie taki biskupi kolorowy chyba tam jest, nie? No ładne bardzo. No, i to z wykonania by było chyba tyle. Nie? No klimat jest super oddany. Zdecydowanie ten licencja robi tutaj gigantyczną robotę, bo wszystko jest naprawdę mega klimatyczne. I, I chce się, żeby ta gra była bardziej, żeby te historie były ciekawsze. A jednak są takie, jakie są. Takie okay. szablonowe trochę, nadal ciekawe na tyle, żeby je poznać. Nadal się fajnie odkrywa, to nadal. Fajny jest ten system interakcji ze światem, i to a, a absolutnie trzeba przyznać rację, że jest to pierwsze takie doświadczenie RPG bez mistrza gry, które jest na tyle interaktywne. Ale wydaje mi się, że troszeczkę jest zbyt płytkie na ten moment. Mogłoby to być ciekawsze. No, no i to będzie tyle z wykonania. To teraz skrótowo przelećmy sobie jeszcze przez plusy i minusy i damy ocenę. I będziemy domykać recenzję Destiny, która okazała się chyba głównym daniem tego odcinka. Chociaż troszkę niedopieczonym. Troszkę niedopieczonym. I dlatego i Iwona takie, takie lekkie zniesmaczenie się już pojawia. Tak, bo ja miałam problem z tą, z tą grą. grą. Tak, bo z jednej strony ciekawy klimat, takie troszeczkę cięższe fantazy z domieszką magii, a z drugiej strony problem z tymi celami. No tak. Czułam taki niedosyt nie niesmak. niesmak. No. I no, starałam się bardzo. A wyszło jak, A wyszło. Wyszło, jak wyszło. No, no, no nie, nie wiem. wiem, może to po prostu kwestia tego, że jakoś źle grałam. Ale no. czułam... Znaczy no nie zawsze były te porażki. Tam czarownicą no. była taka trochę no. zbyt, zbyt jaskrawa i potem trochę rzuciła już potem cieniem się tak, na tą kampanię. Czarownica rzuciła cień na... Zamiast rzucać czary rzuciła cień. Rzuciła cień i... No. No. I, no, i, było jak I tak było. się to ciąg... ciągło. ciągło. Ciągło się przez te kolejne postaci, w szczególności, że te no, późniejsze scenariusze były też mniej porywające. Mm -hmm. i to może jest Może to też jest słabe. kwestia też tego podejścia, że. A, myślałam, że co będzie więcej. coś takiego, było troszeczkę inaczej. No, może być, I że. to zaważyło na odbiorze tego tytułu, ale. Może tak być, no bo faktycznie klimat tego takiego średniowiecza, zmiksowanego z Dark mm -hmm. Fantasy, bądź z tym folklorem średniowiecznym, takim który dla nich jest rzeczywisty, to jest właśnie fajne, że no, oni wierzyli w wilkołaki, więc one są nie. Więc to, to jest fajnie pomyślane, tylko szkoda, że, że, że mało subtelnie zrealizowane bez jakiegoś polotu. Więc tak, no to niestety jest takie ambiwalentne, więc z jednej strony plus z drugiej strony minus. Ja z tych plusów takich, które mnie najbardziej przyciągnęły, to jeszcze raz podkreślę, bo to warto chwalić, żeby się gdzieś tam jeszcze pojawiało, później system testów. Bardzo, bardzo fajny system testów, z tym rzucaniem, z tym możliwością rozwoju postaci, że ma faktycznie wpływ na to większy niż tylko przerzut. Jest tutaj masa, masa zabawy tymi testami, tym co mogę zrobić, oczywiście nadal losowe. Więc nadal jak polecą słabe wyniki można rzecz zchrzanić. I nadal. Można jak... Dużo talizmanów. Można mieć dużo talizmanów, jak nam źle dojdzie do przedmioty. Więc niestety jest tu jeszcze nad czym popracować, ale pomysł na ten system jest bardzo fajny i mam nadzieję, że się jeszcze gdzieś pojawi, bo, bo szkoda by było zarzucić taką fajną mechanikę. A to jest po prostu dobre. Czy jeszcze z plusów takich? No, poza tym tematem, i ten sami. No na pewno apka jest dobrze przygotowana, nie? Pod wieloma względami jest to jedna z lepszych apek mm -hmm. z tych, które widzieliśmy, ale jednak brakuje w niej kilku takich elementów, które mogłyby ją troszeczkę uwygodnić, czyli ta możliwość cofnięcia niektórych decyzji oraz tam więcej muzyki trochę, bo tego, tego zdecydowanie brakuje. Mm -hmm. O, prawie już wspomniałeś, więc myślę, że nie będziemy wałkować raz jeszcze. I jedyne co ze tej fabuły faktycznie się wybija troszkę bardziej dla mnie to te domknięcia historii. Nie? nie tyle finały, co jak się skończyło, i była opowieść o tym, co się stało z moją postacią, co się stało z twoją mm -hmm. postacią. To jest fajne. To jest fajne. Szkoda, że. Tak, bo to jesteśmy ciekawi, co się tam tak, dalej tak. wydarzy i to jest powiedziane. No, jest powiedziane i jest to całkiem fajnie domknięte, więc to, to z plusów. Tyle z takich cech teraz, które są no niby, niby, niby mogłyby być fajne, ale nie do końca to te nietypowe podejście do kampanii. Bo jest to ciekawe. Cztery misje, które łączy Wspólny, powiedzmy, mianownik, wspólna jakaś tam główna oś fabularna, ale jednak każda z nich jest zamkniętą praktycznie całością. Każdy z nich prowadzimy inne postacie. No i niestety jedna na drugą niespecjalnie wpływa. Co jest niefajne już, nie? Że spodziewaliśmy się, że będzie jednak większy wpływ na ten świat, tak jak nas ta gra reklamowała, że nasze decyzje, to przeznaczenie jest splecione. No bo teoretycznie te historie są... Są teoretycznie no, splecione, splecione więc. w tak, jakiś tam sposób? Ale mało znacząco. No, no niestety. A dodaję do tego, że one są takie poprowadzone w taki dojrzały rzemieślniczy sposób, nie? Te historie, że są jakoś takie trochę małolotne, że do tego nasze postacie też nie mają charakteru specjalnie, ani imion nawet. To sprawia, że, że mimo tego, że, że pomysł jest fajny, to jego realizacja się okazuje taka c, Nie? Niby. Póki gramy jest w miarę OK, ale potem jak usiądziemy, to zapomnimy o tym i, i w sumie nic tego specjalnego nie będzie. I tu podchodzimy do tematu postaci. No niektóre postacie są średnie, nie? No, Takie mało sympatyczne. Się z nimi utożsamiać. No jednak chce się, żeby ten protagonista był w miarę przynajmniej fajny, żebyśmy chcieli mu kibicować, żebyśmy chcieli zrobić to, co on chce zrobić. A w niektórych przypadkach, jak sobie wylosujemy te niektóre postacie, to się okazuje, że to jest taka zakonnica w przebraniu trochę, nie? Że ona tak nie do końca jest zakonnicą, to... tylko może jest jakimś, kurczę, nie powiem kim. To by było dobre, gdyby to była zakonnica. No właśnie. No, no właśnie, to by było zabawne. A tutaj nie jest fajnie, nie? No, tutaj, tutaj, tutaj czasami jest tak, że sprzedawca słodyczy to rzeźnik jest naprawdę. Mhm. Więc nie fajnie jest grać rzeźnikiem. Ktoś, znaczy, no może ktoś lubić, ale. No... Nie każdy, więc to jest trochę mylące i niefajne jest to, że jak już się dowiesz, kim grasz, to już musisz tą osobą grać. I to też potrafi zniechęcić. Plus minus to też to jest poznawanie świata specyficzne, że z jednej strony jesteśmy postacią, a z drugiej strony słyszymy wszystko o innych postaciach. Mhm. Więc ja taki miałem trochę dysonans, no bo ja z jednej strony chcę się wczuć, a z drugiej strony obserwuję, tak bym serial oglądał. Dzisiaj to się dzieje u tej postaci, a teraz przechodzimy do innego królestwa i to się dzieje tam. Takie, no, trochę to jest pomieszane i, i nie pozwala mi się przywiązać do tego co robię do końca. Co też e, się wiąże ze skalowaniem takim se, nie? Bo z jednej strony solo by było fajnie poznawać, a z drugiej strony jednak jak gramy solo to nas tak trochę ciśnie, a jak nie gramy solo to jednak właśnie poznajemy wszystko naraz, a jak gramy w trzy osoby to już w ogóle się długo czeka na swoją turę. No, więc... Nie ma, nie ma złotego środka za bardzo. Ja my proponujemy, jeśli zdecydujecie się zagrać, to dwie osoby, a potem solo dorobić jeszcze tą trzecią, jeżeli będziecie mieć ochotę. Brak typowej regrywalności. No nie? Mhm. No to też tak. Ni to grasz, ni to nie grasz, potem już drugi raz nie zagrasz, bo, bo raczej nie masz do czego wracać tutaj. No nie ma tu regrywalności. Tak samo jak kronikach zbrodni, tylko kroniki kosztowały 70 zł, a ta gra kosztuje 200. Więc jest tutaj pewna różnica, różnica, nie? Mhm. No. Troszkę, troszkę wiecie o co chodzi. No i figurki plus, minus. Z jednej strony fajne, bo są naprawdę ładnie wykonane, jak na taką miniaturkę. A z drugiej strony mylą się, ich wygrzebywanie też jest średnio na jeża przyjemne. Trzeba to wszystko sortować i no nie jest to aż tak fajne. No, no i teraz kilka faktycznych minusów. Minusów i zmierzamy do oceny. Pierwszy taki naprawdę znaczący minus, o którym wspomnieliśmy, ale teraz go sobie wypuklić, to brak konsekwencji naszych czynów. Tak. Ta gra reklamuje się tym, że świat się zmienia, a ten świat się w ogóle wcale nie zmienia. Co najwyżej się nie wiem, zmienia chorągiewka na dachu, na inną. Mm -hmm. Ale żeby były jakieś wielkie decyzje, ja tego nie odczułem niestety. Może w tych piaskach pustyni, czy jak się do nazywa, Sea of Sands, będzie inaczej. Podobno coś jest ciekawszego, tak mówiono, ale my jeszcze w niego nie graliśmy. Więc, no troszkę, trochę szkoda, że te decyzje, które mają odmienić świat, to one z ledwością odmieniają jeden scenariusz. <laughs> Więc troszkę za mało, chyba, jak na takie hasło reklamowe. Nierówne cele, to chyba ciebie najbardziej dojechało. Tak, to mnie dojechało, nie? o czym już wspominałam. No... Wielokrotnie. Wielokrotnie. Więc no, są osoby, które mają łatwiej, prawda? I, i no, trudno jest tutaj z tym dyskutować. Po prostu niektóre cele są prostsze, bardziej mniej subtelne, bardziej sensowne i łatwiej jest po prostu dojść do tego, co mamy zrobić. I jak się zahała pućkami w tym innym celu, który nam pasuje, na przykład bardziej moralnie, to możemy skończyć niestety z przegraną, a drugiego miejsca w tej grze nie ma. Prawda? No no jak przegrasz, to przegrasz. No przegrasz. No niestety, czarownica poszła do lasu i na rania. Koniec tematu, tyle ją widzieli. Więc niestety nie, niestety tutaj te cele są nierówne. No i wiąże się ta nierówność z tym, że czasami trzeba bardziej odczytywać, co autor miał na myśli, niż tak jak ty próbowałaś dedukować te tropy, nie? Czasami wchodzisz do jakiegoś domu, nie wiem... Jakiegoś rzemieślnika, i wydaje wydajecie, że znajdziesz tam narzędzia, a się okazuje, że w, ten dom, w domu rzemieślnika zupełnie jest coś innego, nie? Mimo, że sugerowałoby ta nazwa, że tam coś jest. I to tak właśnie działa. Marnujesz na to tury, bo w swojej turze możesz się tylko raz ruszyć, więc cała tura poszła w piach, a twój przeciwnik może za ten czas zrobić coś, co przybliży go do jego celu. I ty nie masz na to żadnego wpływu, niestety. Kolejna rzecz to trudne do przewidzenia konsekwencje z czynów, które się wiążą właśnie z tą nieczytelnością. No bo jasne, fajnie to wygląda, jak nagle robi się, o, panie, a to skąd się tu wzięło nagle? Fajnie wygląda, jak się to obserwuje. Ale jak cię to dotyczy, to już średnio, prawda? No i twoje nemesis, czyli cofnij, nie brak cofnij. Tak, jest. ale to. Po prostu jako minus. No, to... Gdzieś tam naklikanie w tym i. No trochę, trochę no, jest to irytujące. Trochę to mnie denerwowało, ale. No mało Możecie, różnorodna... ja, tak mam, Mor... że tak ja myślę, że, że, że można się pomylić czasami. Mało różnorodna oprawa audio, to razem już jeszcze podtykamy tutaj do minusów przy aplikacji. I ostatnia rzecz to przygotowywanie straganów. Irytujące, nie? Jak się trochę bardziej złożony już ma scenariusz, mapa jest odkryta, w wielu miejscach można coś kupić i trzeba to oznaczać takimi żetonami i wyjmować karty, kto co ma do zaoferowania. Jest to męczące, bo wybija z rytmu. Tak samo mhm. jak ustawianie figurek po odkryciu nowego kafelka, czy tam elementu planszy, tak? I wytasowywanie tych kart z tych stosów bywało się jeło, Trzeba to wyszukiwać, wyszukiwać, układać, no. Troszkę to nie niefajne. Już bym wolał, żeby to działało tak, że stragan jest dostępny w aplikacji i dopiero jak kupię, to tą kartę sobie wyszukuję, mhm. nie, że muszę przygotowywać gdzieś tam. No i to by było na tyle naszych minusów. Trochę nasze, to nasze przeznaczenie wypompowało, ale już zdążyliśmy do, do zakończenia, więc ocena. O, o, ocena i odczucia: no, przede wszystkim można chyba to podsumować, że jesteśmy troszkę rozczarowani. Tak, tak. ja odczuwam zmęczenie. Taki, tak, zmęczenie i niedosyt. No, ta, to mogło być tak lepsze, nie? To, to jest takie coś, grasz, to widzisz, jak ta gra wygląda. I masz wrażenie, że ona mogłaby być lepsza. Ona po prostu, tak jakbyś, tymi samymi komponentami, można by było zrobić, jakby coś lepszego się, tak wydaje. Nie, że ta gra raczej to powinna więcej dawać, nie? A, a jednak nie daje. I to jest niefajne, że ten dobry system testów, ten ciekawy klimat został położony w sumie przez dwie rzeczy: przez tą rywalizację, którą się tutaj mocno chwalono, i przez to, że te historie są takie leniwe, tak? Więc nasze wrażenia są głównie. Ambiwalentne, to jest chyba najlepsze określenie. Tigry. No i też ocena będzie ambiwalentna, czyli dajemy piątkę plus. Prawda? Czy chcesz coś dać wyżej, niżej? Nie, może tak w porywach, nie, nie w porywach, pięć plus. Myślałeś, że tak do szóstki, no, tak? No, ale nie, 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 no. nie, nie jest. Gdy, powiem tak, myślę, że się ze mną zgodzisz. Gdyby wszystkie scenariusze, nawet zakładając te zasady, że one takie są, że ta rywalizacja, że bywa nierówno, gdyby wszystkie scenariusze prezentowały jakość fabułę taką jak ten z wilkołakiem, to myślę, że spokojnie nawet by do szóstki plus to poszło, nie? Mhm. Spokojnie ten, mimo że ta mechanika ma jeszcze pewne rzeczy do doszlifowania. No to wtedy tak. Tak, ale te lenistwo troszeczkę te, takie narracyjne, ta fabuła, która jest taka z tyle o ile i to, że te decyzje faktycznie na niewiele wpływają, sprawia, że jednak no piątka z plusem. Mhm. Nie żałujemy, że zagraliśmy, ale gdybyśmy dziś wiedzieli, jak ta gra działa, to prawdopodobnie ten czas poświęcilibyśmy chyba na inną grę. Mhm. Tak? Bo nie jest to ani czas zmarnowany, ale nie jest to też coś, do czego będziemy wracać. Zostawiamy ją jeszcze w kolekcji do czasu ogrania scenariuszy z dodatków, bo chcemy je poznać. Jesteśmy ciekawi, czy będą ciekawsze, ale to tylko tyle. Mhm. Raczej, e, raczej będziemy śledzić, czy po prostu coś zmienią w kolejnych odsłonach, jeśli one wyjdą. I to będzie tyle. I teraz na zakończenie tego odcinka, na totalne już zakończenie, będzie jeszcze jedna. Mikro recenzja gry Mikro. z Mikro? makromapą, prawda Jona? Tak. Ale to będzie takie na chwileczkę, za chwileczkę, bo na razie musimy zrobić sobie krótką przerweczkę. Przerwie wracamy. W mikro przerwie, wracamy. Tak, była ostatnią grą, ostatnio grą. dzisiaj. Mi, 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 mikro, mikro, makro. Mikro, mikro, makro. Mikro, makro gra. Tak, mikro gra z dużą makromapą. Makro. Tak, tak, tak jak powiedzieliśmy, mikro gra z makromapą. Przerwa była mm, dla Was mikro, dla nas makro, bo mieliśmy małe te, troszkę roboty z naszym mikro towarzyszem, który robi makro kubki. Tak. Czyli Iwona ogarniała Kubusia, nie? Jego makro, makro wydalanie. No, ale przechodząc do gry. Jest to ostatnia gra w tym odcinku i bardzo dobrze, bo ja już tak, ledwo tak. mówię. Ja już ledwo mówię i, i inaczej bym po prostu chyba nie wyrobił, gdyby to była dłuższa gra. Jest to też jedyna gra w tym odcinku, która nie jest grą wydawaną przez Lachidagens ogólnie, dewelopowaną mhm. przez ich. To jest po prostu polskie wydanie gry. Która za granicą ukazała się w innym wydawnictwie. A na polskim rynku ukazała się za pośrednictwem właśnie Lucky Duck Games Polska. I bardzo fajnie. Tak. I na czym ta gra polega, Iwonka? Bo to też jest detektywistyczna Tak, gra. to jest gra detektywistyczna. Autorem jest Johannes Zich. Zich, Johannes Zich, Zich. Zich. Tak. Mamy taką ogromną mapę. No. Na której są różne postaci, tak. różne Różne, budynki, różne yy, sklepy, autka. No, ja, teraz się powiem, jaka to jest. 75 na 110 cm. Wow. No, cały na stóp. Tak. E, przedstawia różne sytuacje tak. w różnym czasie no, to i jest przestrzeni. Sprawa. <laughs> tak, to jest bardzo ciekawa sprawa. E, I my rozwiązujemy różne zadakatki związane z tym miejscem. Dokładnie. dotyczący różnych y, postaci. Różne sprawy, takie. Różne tak. sprawy. E, na przykład e, ktoś kogoś zabił. zabił. Ktoś kogoś uprowadził. Albo ktoś coś, ktoś coś ukradł. Dokładnie tak. E, I my musimy. Wytropić. 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 tak. I to przykuło naszą uwagę tak. dlatego, tak. że przypomina nam to jedno z fajniejszych zabaw z dzieciństwa. Przynajmniej moi, w moim przypadku, Woli. A, gdzie jest woli? Tak. To jest taki, gdzie jest woli troszeczkę. Tak, tutaj mamy nawet taką lupę. Tak, bo... Taką roboczą lupę. Małą. Tak, yy, którą sobie możemy powiększać I te obszary i, I szukać. No bo jest, jest ta mapa. To jest bardziej bierka. taka zabawa niż. No zdecydowanie najbardziej niż... ze wszystkich tych tak. naszych tytułów. No, no to mamy. jest gra, ale to jest po prostu pure Tak, po prostu siedzisz i, i, i gapisz się w wielgachny plakat, na którym się tysiąc rzeczy dzieje mhm. i, i to, to, to właśnie sprawiło, że jak zobaczyliśmy, jak, jak inne to jest na półce gdzieś tam strefowej, to powiedzieliśmy: hej, musimy sobie to kupić. Mhm. No, i sprawiliśmy sobie, to dostało chyba Jarę z w ogóle nagrody. Tak mi się, teraz nie, nie śledzę tego aż tak, żeby pamiętać, ale tak mi się coś w głowie zakołatało, że Mikro Makro dostało chyba z Jarę w tym roku. Aha, Wiem, tak, no ja więc nie fajnie, nie? No to, to sumie, w sumie jest to dość innowacyjna gra. Znaczy zabawa, powiedzmy, zabawa, ta, tak. taka, taka, mhm. taka rozrywka, gdzieś tam interaktywna, fajna. I ona nie wymaga apki. To, to, to ją odróżnia na pewno od tych dwóch poprzednich naszych gier, że nie wymaga apki, a łączy ją to, że jest to gra właśnie też w jakiś sposób detektywistyczna, ale bardziej na spostrzegawczość. Mhm. I cechą charakterystyczną, tak jak powiedziałaś, jest ta wielgachna mapa, na której się dzieje masa różnych rzeczy. To jest jedno miasto, ale wszystkie postacie jakby działają w swoich własnych czasach, tak mhm. można powiedzieć, jakby to był... Obraz z kamer nałożonych, z tych kamer nałożonych na siebie. Tak, bo y, jeżeli sobie weźmiemy jakąś, no nie wiem, konkretną postać, mm -hmm. tak? E, na przykład jakiegoś sprzedawcę, Mamy, albo... No tak. no, Dajmy przykład, że sprawa jest taka... Spoilerować, bo no, to... No, no to ale to wymyślmy Sprzedawca lodów zgubił y, neceser, nie? Jest tak. taka sprawa. Trzeba no i ten znaleźć. sprzedawca lodów na przykład wychodzi sobie... Ze swojego, ze bud swojego budki, tak, ze swojej budki i sobie drepcze. I widzimy go w różnych miejscach. miejscach i wiemy, że no. To jest rozłożone w czasie. To, się, to jest rozłożone w czasie. Ja ją sobie drepce, 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 drepce. Ale oprócz niego jest masa innych postaci, tak. które w swoich czasach żyją tak, jakby Tak, to jest, jakby to jest w ogóle takie. To jest taki trochę. To... Kłod, nie? Ale tak jest jakby super fajnie. Kamery monitoringu Nałożone ukrycały... na siebie. Te postacie no, w dany momentach. I potem nałożyły obrazy z różnych momentów na jeden, jedną wielką tą mm. i to ta, ta, takie, takie, takie właśnie to jest. Tak, ta mapa działa. Jest to bardzo ciekawe, nietypowe. No, czapki z góry dla kogoś, kto wpadł mm -hmm. na taki pomysł, żeby zrobić to, bo to faktycznie działa. Faktycznie śledzimy te osoby, te losy tych, tych ludzików na tej mapie, patrzymy, jaki był ciąg przyczynowo skutkowy, co działo się wcześniej. Musimy wydedukować, czy. Ten chłopak, który wchodzi do auta w, gdzieś tam w miejscu po prawej, to to jest zanim on stał dziesięci, czy po tym, jak on stał dziesięci? To jest właśnie tak, bardzo fajne. Ale te ślady nie są takie oczywiste. Nie są, nie są, ale jest ich tutaj cała masa. Mhm. I to też jest fajna zabawa, żeby odsiać te rzeczy, które są ważne, od tych, które są nieważne, ponieważ każda sprawa składa się z kilku kart i musimy dokładnie wskazać współrzędnymi, bo ta mapa ma współrzędne. Mhm. W którym miejscu jest to, o co nas proszą, czyli jeżeli mamy znaleźć lodziarnię, to musimy wskazać, jaki kwadrat mapy wskazuje lodziarnię. Jeżeli mamy znaleźć, gdzie jest Neseser, to musimy wskazać, gdzie jest ten neseser faktycznie, nie można strzelać. No, no i cała zabawa polega na tym, że każda z 16 spraw ma kilka kart i musimy odpowiedzieć na te pytania, odnajdując odpowiednie miejsce na mapie, które są rozwiązaniami danych pytań, czyli kto zabił, gdzie zabił, czym zabił. Kto ukradł, gdzie ukradł, poseł ukradł, dlaczego i tak dalej, odpowiadamy wskazując odpowiednie współrzędne, a główny śledczy, czyli osoba wyznaczona do czytania kart, będzie nam to sprawdzała, po prostu. I mówiła, czy dobrze, czy źle. Jeżeli nie trafimy, no to ten główny śledczy już wtedy nie bierze udziału z tą konkretną kartą, no bo już zna odpowiedź, bo sprawdził. Ale może nam, w razie gdyby nam nie szło gdzieś tam delikatnie jakieś sugestie wymyślać. I to też jest jakaś fajna zabawa, żeby wymyślić taką podpowiedź, żeby nie podpowiedzieć za dużo. Więc on nadal się tam gdzieś patrzy, tylko już nie podpowiada za bardzo. No i tak to sobie działa. Jednym słowem, jest to po prostu bardzo fajna zabawa. 16 różnych spraw. Jest to bardzo sympatyczne. Nie można w to grać, jak jest ciemno. No nie, absolutnie. Musi być. Ey. Tak, musi być światło. Najlepiej słoneczne, nie? Najlepiej słoneczne, i raczej trzeba być wypoczętym, bo to mm -hmm. się potem wszystko będzie mieszać no i zlewać. tak, tak. tak. Tematyka jest taka szalona, bo to, to mm -hmm. takie humorystyczne jest, tak? Tak, tam takie króliczki, postacie nie są takie typowe, tak? No nie, chociaż trochę przemocy jakiejś tutaj jest, tak? Więc tak, z dziećmi to też trzeba uważać, bo tam widzę ktoś z kijem bejsbolowym, potem obity mm -hmm. leży jakiś ludzi, więc nie jest to taka, może jest to taka Plus przemoc... Plus 12, no to no. już dla takich y, dzieci, to które jest taka... rozumieją. No, czym jest, czym jest... O, o sklepać <grym> tak. kogoś bejsbolowym, no fajnie, fajnie, nie? No, no. no to, no, czy, czy, czy tego chcemy, czy nie, to już zdecydowanie, bo dziecko to zna z różnych bajek, mi się to kojarzy z takimi atomówki, nie, to taka, to ta, ten typ przemocy, nie, takiej taki komiksowej trochę, więc tak to tu wygląda. Nie ma może jakichś tematów, które są nieodpowiednie bardzo, czyli jakieś, wiesz, tam związane gdzieś tam z ciemną stroną internetu mhm. i tego, typu rzeczami. Natomiast są jednak jakieś tam elementy przemocy na pewno, więc o tym trzeba na wstępie powiedzieć. Natomiast cały temat jest bardzo taki no pomijając te, te, oczywiście zbrodnie o których tutaj mowa jest lekki taki nie jest wszystko jest takie lekko zabawne są jakieś szalone nawiązania i do różnych rzeczy związanych z popkulturą i do jakich wydarzeń cały czas można odnajdywać na tej planszy jakieś drobiazgi które, mhm. które gdzieś tam przeoczyliśmy wcześniej i to samo w sobie jest super zabawą a wiemy że będą nowe pudełka wychodziły już tak? już jest mikro makro zapowiedziane więc temat zagryzł i raczej będzie kontynuowany. Co do liczby graczy, które mogą przy tym uczestniczyć, no teoretycznie na pudełku 1 do 4, w praktyce no tyle osób, ile da się bez tłoku i bez psucia sobie zabawy zmieścić przy stole, no tyle może grać. No przecież można się zmieniać, patrzeć tam. Tak. To jest zabawa, więc tutaj wszelkie zasady są tak naprawdę umowne. Tutaj gra powstała w momencie, kiedy powstał pomysł. A cała reszta jest już tylko jakimś tam w miarę unormowaniem tego, co wolno robić w pistole, a czego nie. No, zasady są na jedną stronę i to zeszytu takiego szesnastokartkowego, więc nie, nie ten, niespecjalnie jest to gra złożona, do wytłumaczenia każdemu. Jedyne, czego wymaga, to po pierwsze, tak jak mówiliśmy, światło, po drugie, e, dobry wzrok, lub bo, dobre okulary, lub, dobre jeżeli okulary, ktoś lub ma lupa. Z wzrokiem. Bo, te szczegóły są m... maciupkie, mikro. maciu, no mikro, no dosłownie mikro, no broń na przykład kogoś, no to będzie miała tutaj trz, tak, z 3 milimetry, jakby to zmierzyć, a czasami ktoś ma telefon komórkowy czy coś, to 2 mm będzie miał, no są miniaturowe rzeczy, więc nic dziwnego, że w zestawie jest taka pseudolubka, taka, taka zwykła z, z kawałka z plastiku lub, lupeczka, fajnie oczywiście mieć solidną jakąś lupę kupić sobie, bo to po prostu Raz, że przyjemnie się gra, a dwa, to takie wrażenie trzymania lupy w łapie, jako detektyw dodaje do klimatu. Mhm. Więc tam za 20, za, za 25 zł można sobie jakąś lupę zakupić. I już od razu się fajnie gra. No, skalowanie, regrywalność. O tym trudno mówić, w dzielić tą grę tak na włos na cztery, bo ona sama w sobie jest mikro od strony zasad, a makro od strony fanu. I to tylko tyle o tym można powiedzieć, że daje po prostu dużo, dużo zabawy. Regrywalność jest Umowna, tak samo jak regrywalność poprzednich gier, no jest tu 16 tych spraw, ale one dość szybko schodzą. To jest zabawa tak mm -hmm. na jeden dzień, osiem, może, może nie no, z pięć, sześć godzin, po, kilka godzin przy tym spędzimy, w zależności jak to jest spostrzegawcze, jak sobie chce dawkować tą zabawę, czyli w sumie można kilka dni sobie w to pograć, a potem też komuś Sprezentować komuś mm -hmm. też można, bo tu się też nic nie niszczy. Jeżeli zadbamy o tą planszę, to też spokojnie można ją komuś potem dać, bo nie, nie trzeba nic tutaj wyrzucać, więc to też jest bardzo fajne. Co do wykonania, no cóż my tu mamy? Cieniutkie, nieduże pudełko, talia kart czarno-białych z obrazkami, mapa? co mamy odnaleźć. No i mapa wydrukowana na zwykłym papierze yy, takim tyle. Czarno-biała mapa. Nie jest to jakoś specjalnie bardzo. Bogato wydana gra, ta lupa jeszcze w zestawie, ale też nie jest jakoś chyba bardzo droga. Nie wiem, jak ona teraz w sklepach stoi. Sprawdźmy sobie z ciekawości mikro, makro gra. Zobaczymy, co nam tu wyskoczy. Uuu, no 100 złotych kosztuje. No to już troszkę, troszkę jest. Nie, jest to więcej na przykład od pole ciała i wody pomadka. No, jest to więcej niż na pewno kroniki zbrodni. To już musicie sami zdecydować. Jest, nie, nie jest to naj, najtańszy tytuł zważywszy na to, yy, co znajdziecie w pudełku, natomiast na pewno jest to dobrze wydane 100 zł jeśli chodzi o dobrą zabawę, bo jest to coś, no, co, co się nie zdarza często. Bo tego typu zabawa to jest. Yy, no, jedynie chyba tylko gdzie jest Woli, gdzie jest Łuki, i w tej grze o detektywie w Labiryncie, nie pamiętam jak się nazywa tej francuskiej takiej serii. Yy, gdzie, gdzie mamy tego typu zabawę w spostrzegawczość, a tutaj mamy dodatkowo jeszcze dodane do tego fabułki i taką lekką narrację zbrodni jakiejś tam do rozwiązania, więc myślę, że za pomysł też należy się autorowi jakiś tam, że tak powiem zadatek dodatkowy mhm. I, i warto tej grze dać szansę, w szczególności, że jest na tyle ciekawa i fajna, że to na pewno w razie czego chętny się na odkupienie nie znajdzie, na więc na pewno nie stracicie tych zainwestowanych pieniążorów no, to cóż, nie będziemy chyba nad tym się wiele rozwodzić, Myślę, bo nie. recenzja miała być mikro, bo, bo też gra nie jest duża. Dlatego tak, no co do plusów, na pewno oprawa, tak? Te pomysł. ludziki są fajne. Pomysł na. Tak, pomysł na, na, grę. na grę ogólnie tak. Są takie gry, gdzie pomysł już robi robotę i to jest jedna z tych gier. Mhm. In, inną taką grą było Różnia tacy na przykład, tam mhm. też pomysł był genialny. No i cóż jeszcze można dodać? Myślę, że to jest ten humor, tak? Humor, humor oprawa robi tutaj robotę największą i to, że można po prostu usiąść sobie, trzeba właśnie stać, bo trudno siedzieć przy tej grze i pobawić się, po, poanalizować tą mapę, posprawdzać te rzeczy, pośmiać się wspólnie, gdzieś tam wpaść na wpaźni, o ja go jednak tu znalazłem. To jest gra, która po prostu generuje masę pozytywnych emocji przy stole i za to należy ją pochwalić. Trudno jest tutaj znaleźć wielkie jakieś tam meandry mechaniczne, bo ona ich po prostu nie posiada minusy. Nie wiem, no trudno mi, no, 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 no malutkie te rzeczy są bardzo, no to to... Malutkie, może się ta mapa potargać, potargać, ta, mogłaby być ciut większa, tak, jakby było 10 cm w jedną stronę, 10 w drugą, to może byłoby to jeszcze trochę bardziej czytelne, więc, więc tyle, ale ja tu jakichś specjalnych minusów nie widzę, no szybko się na pewno eksploatuje, to jest cecha tej gry, że jeżeli się mocno wciągniecie, to pogracie w to dzień, jeżeli tak będzie się sobie dawkować, no to kilka dni się tym pobawicie, a potem musi albo ruszyć do kogoś, albo w świat, albo na półkę. No, zależy, jak macie podejście do, do gier czy pozbywacie się ich, czy po prostu idą do kolekcji, do archiwum. Na szczęście nic się nie zmarnuje, więc spokojnie można ten tytuł komuś później sprzedać, sprezentować. Dla mnie to jest coś bardzo świeżego. Nie było wcześniej chyba gry o która by te, 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 te rejony mózgu a, a nie angażowała, nie. przynajmniej nigdy nikt nie przypomina sobie, że ktoś ujął e, zabawę, gdzie jest woli w formie takiej właśnie gry detektywistycznej, więc za to duży plus i dajemy taką dziewiątkę. Dziewiątkę, ale za dobrą w swojej, zabawę. Tak, kategorii, czyli w no, kategorii dobrej zabawy. Na BGG dziewiątkę i powstał nam tym samym e, z naszych dzisiejszych trzech recenzji, tak zwany e, ten, jak to się mówi, Complement Sandwich. <laughs> czy tam recenzent sandwich, czyli była pozytyw, średni tam, że tak powiem, constructive feedback i pozytyw. 959 od pełnej pary dla trzech gier detektywistycznych Lucky Duck Games. Serdecznie polecamy Kroniki Zbrodni 1400. Niemal tak mocno polecamy Kroniki Zbrodni 1900. Mhm. Bardzo serdecznie polecamy Mikro Makro jako ciekawą zabawę, ale z nastawieniem, że nie jest to specjalnie gra, raczej takie doświadczenie około stołowo-plakatowe. I no, niespecjalnie jesteśmy w stanie polecić jako całość kształt Destinis. Jeżeli będziecie mieć okazję do zagrania z kimś, to spróbujcie, bo jest tam dużo fajnych pomysłów. Tylko wydaje mi się, że nie wszystkie powinny naraz być w tym ze sobą poskładane i nie do końca błyszczy tutaj rzecz narracyjna. Kiedy się chwali grę narracyjną za system testów, no to już coś zgrzyta, nie? Coś już nam no, mówi, że nie do końca wyszło z tą narracją, skoro, skoro najlepszym elementem jest rzecz czysto mechaniczna w tej grze. No i to był pierwszy odcinek sezonu na kaczki. Kolejny nagramy, kiedy przejdę rekonwalescencję głosów <noise> po tych dwóch miesiącach nie nagrywania. Nie no, mamy nadzieję, że będzie szybciej. Może przepleciemy to, zanim pojawi się kolejny jakimś odcinkiem zwykłej recenzji innego wydawnictwa, żeby tak też każdemu coś dobrego. Mamy coś już na oku, ale nie będziemy wam zdradzać, bo ostatnio, jak wam zdradziliśmy, to były dwa miesiące szerokie. Zanim to zrobiliśmy. Nie, za, nie zapeszyć. Nie zapeszyć. No cóż, yy, i to będzie chyba tyle. Widzimy się, jeśli ktoś się pojawi na planszówkach spotku, Będziemy prawdopodobnie się gdzieś tam po spodku plątać. Mam nadzieję, że ja to wrzucę zanim te planszówki będą, żeby ktoś to usłyszeć zdążył. No i to będzie chyba tyle. No. Następny odcinek będzie poświęcony prawdopodobnie grom Raki jest w duecie. Oczywiście następny odcinek tego cyklu, niekoniecznie następny odcinek podcastu. Jeszcze się nam gdzieś szykuje odcinek z naszymi. Pogadankami, głupotkami o rzeczach około popkulturowych pop kolejnych, bo już pół roku minęło od ostatnich pożeraczy czasu, więc pewnie będziemy chcieli sobie opowiedzieć. I ona ma fajne komiksy do, do, do recenzowania. Oj, mamy masę różnych fajnych rzeczy do polecenia, więc pomysłów dużo, oby nam tylko starczyło sił, czasu i głosu. Mamy nadzieję, że po tych dwóch miesiącach, no cóż, nagadaliśmy się wystarczająco, żeby troszeczkę nasycić Waszą chęć słuchania naszych głupot. I tyle, zachęcamy Was do odwiedzenia naszego kanału na YouTubie i naszego profilu na Facebooku. Jeśli macie ochotę zostawić komentarz, dzięki temu te materiały po prostu ktokolwiek zobaczy. Bo w dzisiejszych czasach tak są cięte zasięgi, że jak nie zostawisz komentarza czy czegokolwiek, to ten materiał przepada w toni wszystkich innych. Więc zawsze fajnie jak się jakiś tam ślad po sobie zostawi i tyle w sumie. To było nasze potrójne... Jak to się nazywało? Na Tropy Przeznaczenia. Tak. No, od tak Dime z... Games. Polecamy Wam śledzić to wydawnictwo, bo mimo że dostępne znaczy tam na rynku polskim obecne jest od niedawna, to już ma w swoim portfolio masę ciekawych tytułów, o czym jak mam nadzieję Was y, poinformowaliśmy tym i o czym poinformujemy Was kolejnymi odcinkami cyklu. Jakiego no, cyklu no, nie ma? Pamiętasz jeszcze, jak się nazywa? Sezon, sezon na kaczki, na kaczki. No tak, sezon na kaczki, a my teraz idziemy w sezon na przycięcie komara, <laughs> no, więc trzymajcie się ciepło, mówił do Was Adam i Iwona, czyli pełna para. Pa, pa. pa, pa.